Szanowni Państwo, otwieram obrady 17 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Informuję na początku, że jeśli zachowujemy tutaj odległości, możemy siedzieć bez maseczek. Przechodzimy do punktu pierwszego, jest to otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, pana wicewójta Tomasza Hołowatego, panią skarbnik Agnieszkę Podgórską, panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią radcę prawnego panią Kamilę Korn oraz wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 15 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 17 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Proszę panie wójcie. Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, pragnę zaproponować jeszcze jeden projekt uchwały pod dzisiejsze obrady, czyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu. Zwiększa się tą dotację celową dla powiatu koszalińskiego o kwotę 339 401 zł na dofinansowanie zadania przebudowa drogi powiatowej Parnowo-Biesiekierz drugi etap, co wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego i z wyboru najkorzystniejszej oferty. Wniosek ten wpłynął stosunkowo wcześniej, dlatego ta prośba, żeby wprowadzić go do dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad przyjęciem tej uchwały do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wpisaniem do dzisiejszego porządku obrad w punkcie 9 podjęcie uchwał pod punkt 6 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. 15 radnych było za, czyli uchwała, zmiana została przyjęta. Informuję, że do dzisiejszego porządku obrad wpisano w punkcie 9 podpunkt 6 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu. Pozostała część porządku obrad pozostaje bez zmian. Przechodzimy do punktu trzeciego, jest to punkt przyjęcie protokołu z 15 i z 16 sesji Rady Gminy. Informuję, że do przyjęcia jest protokół z 27 lutego 2020 roku i z 28 kwietnia 2020 roku sesji Rady Gminy. Zgodnie z paragrafem 41 ustęp 3 statutu gminy protokoły były wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca zapoznałam się z nimi i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Czy radni zgłaszają uwagi bądź wnoszą o uzupełnienie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie informuję, że wobec braku uwag ze strony radnych wyżej wymienione protokoły uznaję za przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt 4 sprawy organizacyjne. Chciałabym tylko powiedzieć tak od siebie, że w kalendarzu w czasie tym takim trudnym dla nas epidemii odbyły się dwa święta, które zawsze były u nas tak jakby uroczyście obchodzone, czyli święto bibliotekarza 8 maja i święto Dzień Samorządowca 27 maja. Z tego miejsca chciałabym bardzo wszystkim pracownikom i biblioteki i samorządu życzyć przede wszystkim powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym i przede wszystkim zdrowia na ten czas. Również chciałabym powiedzieć już jakby w dalszej części,
że gmina Biesiekierz, a w szczególności pani dyrektor Renata Mankiewicz, złożyła wniosek do projektu pod nazwą Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych. I wniosek ten otrzyma dofinansowanie w kwocie 250 tysięcy. Zapraszam panią Renatę Mankiewicz o powiedzenie kilku słów na temat tego projektu. Dobrze, świeci się. Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Chciałabym podzielić się z Państwem informacją o wygranym grancie na organizację przy Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Świminie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, w skrócie LOWE. Grant w wysokości 250 tysięcy złotych przeznaczony jest na szeroko pojętą edukację pozaformalną osób dorosłych. Konkurs na organizację LOWE został ogłoszony przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa, a środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej lub życiowej, a w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach edukacyjnych. Po udziale w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie zwróciłam się do pana wójta z propozycją przystąpienia do konkursu i wskazania przez organ prowadzący naszej szkoły do realizowania tego projektu z uwagi na potencjał szkoły i jej usytuowanie właśnie w środowisku popegeerowskim o największych potrzebach edukacyjnych osób dorosłych, co było jednym z kryteriów. Po uzyskaniu akceptacji przystąpiłam wraz z grupą nauczycieli do pisania wniosku konkursowego. Przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować za merytoryczną pomoc, między innymi w pozyskiwaniu danych statystycznych, pani przewodniczącej Annie Bejnarowicz, panu dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Mariuszowi Sydorukowi oraz pani dyrektor Agnieszce Hryniewicz. Dziękuję także pani radnej Martynie Ryfun, mieszkance Świmina, która uczestniczyła w przygotowaniu wniosku konkursowego. W ramach projektu planujemy organizację kursów komputerowych, językowych, kursu na prawo jazdy ze względu na wykluczenie komunikacyjne naszych miejscowości, zajęcia fitness, warsztaty kulinarne, artystyczne, wokalne, festiwalowe i inne, które wynikną z diagnoz społeczności lokalnej przeprowadzonych w lipcu i w sierpniu. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli chętni mieszkańcy gminy. Preferowane są osoby 40+, ale nie wyklucza się osób młodszych. Realizację projektu planujemy w partnerstwie m.in. z Biblioteką Gminy Biesiekierz, sołectwami, świetlicami wiejskimi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, a także innymi podmiotami działającymi na terenie gminy. Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły w Świminie, ale także mogą w świetlicach wiejskich, bibliotece gminnej czy na przykład w domu seniora. Wszystko po to, by mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do edukacji. Ideą LOWE jest rozwój kompetencji kluczowych. Komunikowanie się w językach obcych, kompetencji matematycznych i cyfrowych, ekspresji kulturalnej, a także aktywizacja społeczności lokalnej. Myślę, że realizacja tego projektu wpłynie na podniesienie jakości życia uczestników, rozbudzi ich aktywność społeczną, zainspiruje do podjęcia aktywności zawodowej, uczyni gminę jeszcze bardziej przyjazną mieszkańcom i w sytuacji pandemii, gdy brakuje środków na takie cele, wygrany grant zdecydowanie zapełni tę lukę. Przy tej okazji chciałabym zaprosić Państwa radnych i Państwa sołtysów do współpracy przy rekrutacji uczestników. W ciągu roku działania projektów minimum 200 różnych osób powinno uczestniczyć w nim. To znaczy, że jedna osoba, która będzie uczestniczyć chociażby w 3 czy 4 działaniach, i tak będzie liczona jako jedna. Zatem można żartobliwie powiedzieć, że musimy zrekrutować 200 różnych PESEL-i. Dlatego serdecznie proszę Państwa o pomoc, ale myślę, że za rok, gdy będziemy podsumować ten projekt, to będziemy naprawdę z tego bardzo zadowoleni, bo jest to szeroka oferta dla wszystkich mieszkańców, z całej gminy. Także cieszę się bardzo, że będziemy mogli tę funkcję pełnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Myślę, że projekt będzie się cieszył dużym powodzeniem. To jest no, 200 osób, ale nasza gmina jest spora, więc powinniśmy znaleźć takie osoby chętne do współpracy. Jeszcze raz dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę pana Andrzeja Leśniewicza, wójta gminy Biesiekierz, o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, niniejszym przedkładam sprawozdanie
z pracy mojej i podległego mi urzędu w okresie od 27 lutego 2020 do 4 czerwca 2020. Sprawozdawany okres to, Szanowni Państwo, przede wszystkim czas naznaczony ogólnoświatową pandemią wirusa COVID-19 i skutkami, jakie wywołał. Z końcem lutego po raz pierwszy, także i na naszych stronach www, pojawiły się informacje o rosnącej liczbie zakażeń. Uruchomiliśmy natychmiast zespół zarządzania kryzysowego, powołaliśmy formację tego zarządzania, tak zwany stały dyżur, ograniczyliśmy bezpośrednie kontakty z klientami urzędu, prowadziliśmy pracę zdalną, przy wejściu ustawiona została skrzynka, do której można wrzucać korespondencję. Zawiesiliśmy także działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, przedszkola, żłobków, świetlic wiejskich, bibliotek oraz klubu seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu pracował nieprzerwanie, również stosując ograniczenia w kontaktach z klientami. W dniu 23 marca wydałem zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia korzystania z gminnych boisk, terenów sportowych, placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu na terenie gminy Biesiekierz. 27 marca wydałem kolejne zarządzenie w sprawie okresowego zamknięcia świetlic wiejskich na terenie gminy Biesiekierz. Od 16 kwietnia każda osoba w miejscu publicznym została zobowiązana do zakrywania nosa i ust. W tym czasie dostęp do maseczek był mocno ograniczony, a cena relatywnie wysoka. Dlatego pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych posiadający umiejętności krawieckie w błyskawicznym czasie od 14 do 17 kwietnia uszyli i dostarczyli ponad 2700 maseczek dla mieszkańców naszej gminy. Chciałbym przy tej okazji gorąco podziękować zaangażowanym w akcję osobom oraz organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom. Również w trosce o zdrowie naszych mieszkańców, jako organ prowadzący, nie uruchomiłem przedszkoli od 6 maja. Niestety okazało się, iż skutki wirusa są gorsze od przewidywanych. Niestety musieliśmy odwołać wszelkie wydarzenia promocyjne, w tym Dzień Dziecka, majówki, imprezy towarzyszące 30-leciu samorządu, o którym wspominała Pani Przewodnicząca, urodzin papieskich, jak i również wrześniowe dożynki, które w tym roku miały mieć charakter dożynek powiatowych. Dalszymi konsekwencjami są decyzje dotyczące ograniczeń w wydatkach na zadania promocyjne, m.in. druk gazety gminnej, zmiany w harmonogramach ogłoszonych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. To również dalsze działania mające na celu ochronę budżetu. Ochronę budżetu w postaci znaczącej, niestety, redukcji zadań inwestycyjnych przewidzianych na bieżący rok. Tu także podjąłem decyzję o realizacji wyłącznie rozpoczętych, zakontraktowanych i takich, na które otrzymaliśmy znaczące w ujęciu procentowym dotacje. Zwieńczenie tych decyzji mają Państwo przed sobą w formie właśnie uchwał zmieniających. W sprawozdawanym okresie rozpoczęliśmy realizację dwóch dużych również inwestycji drogowych w Starych Bielicach, które w większości zostały zakończone jeszcze przed świętami, oraz Nowych Bielicach na ulicy Parkowej. W dniu 27 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego informację o umieszczeniu zadania drogowego pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulicy Platanowej i ulicy Dębowej w Starych Bielicach na rezerwowej liście rankingowej Funduszu Dróg Samorządowych. Podjęliśmy decyzję o gotowości do realizacji wyżej wymienionego dwuletniego zadania o niebagatelnej wartości, bo 5,3 miliona złotych. Pomimo zapewnienia otrzymania pierwszej dotacji w kwocie 1,250 mln w roku 2020 i warunkowej, podkreślam, 1,341,810 zł dotacji w roku 2021, uzależnionej od oszczędności innych beneficjentów.
Ta decyzja również znajduje odzwierciedlenie w postaci dzisiejszych uchwał zmieniających. To jest warunkowe, ale głęboko wierzymy, że właśnie i wszystkie prognozy przewidują, że to dofinansowanie w roku następnym również się znajdzie. 2 kwietnia gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, a już 23 kwietnia podpisałem umowę, tym razem zdalnie, o powierzenie grantu w ramach programu Zdalna Szkoła w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa opiewa na kwotę 60 tysięcy złotych, a pierwsze 20 komputerów dofinansowanych w 100% już trafiło do naszych szkół. Kolejne 3 komputery w wyniku tańszych cen zostaną jeszcze zakupione i również przekazane szkołom. 20 maja 2020 roku złożyliśmy kolejny wniosek, tym razem w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, i także otrzymaliśmy dotację, która pozwoli na zakup i przekazanie szkołom kolejnych 18 laptopów. Aktualnie ogłoszone jest zapytanie ofertowe. 15 maja podpisałem umowę na projekt usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt opiewa na kwotę 30 825 zł i pozwoli na sfinansowanie 100% kosztów odzysku lub unieszkodliwienia ponad 61 ton odpadów z folii rolniczych. Siatka, sznurek do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag. To do tego typu środków będzie ten program kierowany. W podobnym obszarze, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków na zadanie z zakresu usuwania azbestu, gmina Biesiekierz do 31 marca przyjmowała zgłoszenia do udziału w projekcie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wpłynęło 27 wniosków, co pozwoli na usunięcie kolejnych kilkudziesięciu ton azbestu z naszej gminy. 15 maja podpisałem umowę na dofinansowanie projektu polegającego na budowie centrum przesiadkowego w Biesiekierzu. Projekt został wsparty dotacją w kwocie 535 564 zł, co stanowi 85% kosztów. Jesteśmy także po rozstrzygnięciu przetargu. Wyłoniona oferta wynosi 659 tysięcy złotych. Dzięki temu projektowi kompletnej przebudowie poddany zostanie główny plac w Biesiekierzu. Również 15 maja gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Biesiekierz poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 obiektach użyteczności publicznej. W ramach tego projektu planowana jest budowa 4 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Szkoły w Biesiekierzu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki oraz Przedszkola w Parnowie. Projekt został złożony na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej z roku 2016, w związku z czym nie ponosiliśmy kosztów tego projektu. Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskane efekty ekonomiczne. A skoro o efektach ekonomicznych, to powiem tylko, że w minionym tygodniu u notariusza podpisałem umowy na sprzedaż 7 działek, w tym 5 w Laskach Koszalińskich, 1 Parnowie i 1 w Starych Bielicach. Łączny przychód ze sprzedaży tych działek wyniósł 343 720 zł netto. Obecnie również jesteśmy na etapie przygotowania kolejnych nieruchomości pod kątem przygotowania ich do sprzedaży, celem oczywiście również pozyskania dodatkowych dochodów w tym trudnym przyszłorocznym budżecie. 11 maja w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyło się oficjalne pierwsze spotkanie nowo powstałej międzygminnej spółki wodnej obsługującej gminę Będzino oraz Biesiekierz. Spółka powstała z inicjatywy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie. Siedziba również zlokalizowana jest w Koszalinie. Natomiast zarząd spółki stanowią mieszkańcy naszej gminy. Jest to
zarząd tymczasowy, bo spółka jest przed spotkaniem, przed walnym zgromadzeniem, gdzie się ukonstytuuje od nowa jakoby. Spółką zarządza w chwili obecnej pani prezes Maria Tchoryk. Wiceprezesem jest pan Przemysław Sadłowski i w zarządzie jeszcze jest pan Wojciech Podgórski z Kraśnika. Spółka zarządza siecią około 500 kilometrów. 500 kilometrów urządzeń melioracyjnych, z czego około 180 kilometrów zlokalizowanych jest na terenie naszej gminy. Na spotkaniu tym wstępnie zadeklarowałem finansowe wsparcie dla tej działalności tej spółki w formie tak jakoby corocznych dotacji celowych. W tym celu będę prosił Państwa Radnych, aby Państwo Radni wyrazili zgodę na podjęcie stosownej uchwały, która będzie określać procedury, zasady, kwoty i wzór wniosku oraz regulamin udzielanych dotacji i przed taką uchwałą myślę, że na następną sesję moglibyśmy się już zmierzyć, bo dopowiem tylko, że spółka wodna złożyła już wniosek do marszałka na kwotę ponad 200 tysięcy na regulację stosunków wodnych na gminie Biesiekierz. Między innymi to będzie dotyczyć być może Biesiekierza, Kraśnika, a być może i Nowych Bielic, bo tam są duże problemy. I w przypadku 10-procentowego dofinansowania samorządu gminnego ich szanse zwiększają się na większe dofinansowanie i w ogóle na uzyskanie dofinansowania. Dlatego taka wstępna deklaracja z mojej strony padła, ale będę tutaj Państwa prosił i przekonywał, że warto zainwestować te pieniądze, bo my niejednokrotnie wydatkujemy znaczące środki na zabezpieczanie jakby skutków, a nie przyczyny właśnie tych podtopień i braku regulacji właśnie stosunków wodnych. Wspomniała Pani Przewodnicząca, 8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza. Niestety, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, ze względu na ograniczenia nie mogliśmy w pełni cieszyć się tym świętem. Niemniej wykorzystując dzisiejszą okazję, również składam naszym niezastąpionym i najlepszym pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście samych sukcesów, serdeczności, uśmiechu i oczywiście tego, to w życiu najważniejsze, zdrowia i szczęścia rodzinnego. 4 maja obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Strażaka. I także pozwolą Państwo, iż wykorzystując tę okazję jeszcze raz w imieniu nas wszystkich złożę druhnom, druhom, współpracownikom, wolontariuszom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Biesiekierzu, w Parnowie, w Starych Bielicach i w Arninie serdeczne podziękowania za ich służbę, za niesienie pomocy naszym mieszkańcom w przypadku różnych zagrożeń. 11 marca z kolei jeszcze zdążyliśmy, udało nam się poświętować Dzień Sołtysa. W zorganizowanym w naszym klubie seniora wydarzeniu udział wzięli wszyscy sołtysi gminy Biesiekierz, którym również z tego miejsca dziękuję za ich ciężką pracę i działania na rzecz naszych mieszkańców. Taka gorąca już informacja, jedna z ostatnich, 29 maja 2020 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Manowie rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę drogi Biesiekierz-Parnowo. Wyłoniony wykonawca to firma Infrabud. Zaproponowana przez wykonawcę kwota to 3 miliony 515, a przewidywany kosztorys był na 4 miliony 200, co może tylko cieszyć, że przy zmniejszonych wydatkach będziemy mieli osiągnięty znakomity cel. Jest to inwestycja rozłożona na 2 lata, ale większość prac będzie realizowana jeszcze w tym roku. Macie Państwo w dzisiejszych uchwałach również te zmiany, przesunięcia, to są związane również z tą drogą. Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Państwem takimi i z naszymi mieszkańcami takimi gorącymi informacjami, które wpłynęły tuż przed sesją, dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego młodych rolników oraz mieszkańców domów jednorodzinnych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe, tak zwana Moja Woda. Do wielu już Państwa dotarło, bo to jest już na naszej gazecie, na Facebooku w wielu miejscach się pojawia. Jest to ciekawy program, do której i radni zwracali już na to uwagę. Być może warto byłoby skorzystać z tego programu i sięgnąć po te środki i zagospodarować te wody opadowe. Dofinansowanie
jest do tego projektu, to do 5000 zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację 5000, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże do 16 wojewódzkich funduszy i one będą jakby realizatorem tego projektu. Także wydaje mi się, że to jest taka dobra wiadomość dla szczególnie gospodarstw domowych, które miały z tym problem, a chciałyby oszczędzać wodę, w związku z czym płacą czasami znacząco wyższe koszty z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. A druga propozycja, może mniej znana, jest to dla naszych młodych rolników, naszych, nie tylko naszych, oczywiście skierowane do wszystkich młodych rolników. Już od najbliższej środy, czyli od wczoraj praktycznie, ruszył nabór wniosków o premię dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni liczyć, nie bagatela, na kwotę 150 tysięcy złotych wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. Kto może otrzymać premię dla młodego rolnika? Wsparcie mogą otrzymać osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara, rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tysięcy euro do 150 tysięcy euro. No, oczywiście przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju. Ta premia w całości może być przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa, na zakup sprzętu, urządzeń. Także jest to też bardzo atrakcyjny program dla, myślę, że dla młodych rolników. I pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka słów, no może kilkanaście, w związku z tym, o czym wspomniała Pani Przewodnicząca. 27 maja to był dzień, kiedy obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. No rzeczywiście te obchody w tym roku były wyjątkowo skromne, no nie powiem, że smutne, ale bardzo w skromny sposób. Święto to zostało ustanowione, tak dla przypomnienia, na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej na 10-lecie odrodzenia Polskiego Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj, kiedy prawo zmienia się tak dynamicznie, stanowi dziesiątki zawiłych artykułów, a jego rozstrzygnięcia często rodzą negatywne skutki finansowe dla samorządu, z ogromną przyjemnością czyta się wyżej wspomnianą uchwałę, cytuję fragment. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek ludziom, którzy podjęli się trudu działania dla wspólnego dobra, a w szczególności radnym, wójtom gmin, burmistrzom i prezydentom miast, starostom i marszałkom oraz pracownikom samorządowym, a także członkom ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych związków stowarzyszeń samorządowych. Pod tym fragmentem podpisuję się oczywiście w całości. Proszę Państwa, Szanowni Panowie i Panie i Panowie Radni, drodzy goście, 30 lat temu mieszkańcy naszych wsi i miasteczek wybrali po raz pierwszy po kilkudziesięcioletniej przerwie radnych. Radnych, którzy z kolei dokonali wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów. Odtworzony samorząd terytorialny przywrócił elementy fundamentów standardów cywilizacji zachodniej w Polsce. Zapewniony został trójpodział władzy, nadrzędność prawa i autonomia dla społeczności lokalnych. Osobowość prawna naszych miast i gmin, gdzie państwo sprawuje jedynie nadzór wyłącznie pod względem prawnym, odrębność budżetu i osobny majątek to kluczowe elementy, które wyzwoliły drzemiące pokłady aktywności społecznej. Pojawił się nowy element władzy publicznej odpowiadający za rozwój cywilizacyjny naszych wsi i miasteczek oraz tworzący warunki do lokalnego rozwoju, co stanowi istotę samorządu gminnego. Ten okres zapisał się bez wątpienia jako jeden z najlepszych w historii Rzeczpospolitej, w którym skutecznie zmienialiśmy oblicze zaniedbanych wcześniej naszych małych ojczyzn, szczególnie właśnie w infrastrukturze komunalnej i społecznej. Szybko rosły też wskaźniki i jakość życia. Do dziś samorząd gminny w badaniach opinii społecznej jest liderem wśród innych władz publicznych, ciesząc się niezmiennie ponad 70% poparciem.
Świętując 30-lecie, nadal stoimy przed ogromnymi wyzwaniami na przyszłość, a szczególnie teraz. Teraz, gdy samorządy muszą sprostać narastającemu kryzysowi finansowemu i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nieustannie trwa walka pomiędzy decentralizacją a recentralizacją. Mamy przeregulowane prawo uniemożliwiające racjonalizację wydatków na pogłębiające się dysproporcje pomiędzy gminami i regionami. Zrównoważony rozwój jest coraz bardziej fikcją, a systemy rozwiązania finansowania zadań oświatowych czy w opiece społecznej systematycznie są odkładane przez kolejne rządy. To zdecydowanie ogranicza naszą samorządność i racjonalizację wydawania pieniędzy publicznych. Mówię tu za przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, że nie możemy w dalszym ciągu doczekać się specjalnego programu dedykowanego obszarom wiejskim na wzór licznych programów skierowanych do miast. Niezmiennie stoimy na stanowisku, iż komplementarne programy rozwoju miast i wsi mają tworzyć politykę zrównoważonego rozwoju Polski. Ciągle było to odkładane, a obecnie poprzez skutki pandemii coraz więcej jednostek może znaleźć się w dramatycznej sytuacji. 30-lecie to również okazja do podsumowań, ale także do refleksji i odważnego spojrzenia w przyszłość. Jeszcze przed nami ogrom wyzwań do spełnienia na rzecz naszych mieszkańców, a pojawiają się też nowe, proste zasady solidarności, współpracy, wzajemnego zaufania właśnie w naszych najmniejszych samorządach, które odzyskały należną rangę i znaczenie. Na tych fundamentach nadal będziemy budować przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków. W imieniu mieszkańców składam wszystkim samorządowcom gminy Biesiekierz serdeczne podziękowania. Nasza gmina z roku na rok pięknieje i staje się domem dla coraz większej liczby mieszkańców. Ta 30-letnia praca dzisiaj przynosi ogromną satysfakcję, a w szczególności, kiedy obserwujemy wyniki ponad 900 uczących się tu dzieci, kiedy gościmy na naszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych mieszkańców, kiedy jeździmy po nowych drogach, ulicach naszych osiedli i miejscowości, a w szczególności jednak, kiedy rozmawiamy ze sobą i znajdujemy nowe pomysły na rozwój naszej małej ojczyzny. Oczywiście nie wszystko można zbudować od razu. Nie wszyscy będą zadowoleni. Ale mądrością nas wszystkich tu powinno być szukanie rozwiązań najlepszych, zarówno w perspektywie czasu, ale także tu i teraz. Z tej okazji 30-lecia i jeszcze jednej okoliczności, bo dzisiaj dokładnie 4 marca przypada 31. również rocznica pierwszych wyborów, co prawda nie w pełni czerwca, przepraszam, tak, oczywiście 4 czerwca 89, 31. rocznica wyborów, nie w pełni oczywiście demokratycznych, ale była to namiastka do dalszych zmian systemu naszej ojczyzny. I z tej okazji, z okazji 30-lecia odtworzenia samorządu gminnego, wszystkim samorządowcom gminy Biesiekierz pragnę podziękować za codzienny trud, ciężką pracę na rzecz swoich społeczności lokalnych. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, wiary w lepsze jutro i wytrwałości w tej niełatwej służbie publicznej, aby śmiało nakreślane plany i ich realizacja przyniosły wam dużo satysfakcji i radości. Niech darzy się też szczęśliwie w życiu osobistym. Wszystkiego najlepszego wszystkim tu zgromadzonym i wszystkim naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są pytania do sprawozdania, do pana wójta? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest przedstawienie sprawozdań. Informuję, że sprawozdania zostały dołączone do materiałów sesyjnych i zamieszczone na BIP-ie oraz są dostępne w Biurze Rady. Myślę, że nie ma potrzeby tu ich odczytywania, ale zapraszam autorów, żeby powiedzieli kilka słów na temat swoich sprawozdań. Może najpierw pan kierownik Jan Rodak.
złożył sprawozdanie w sprawie oceny stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Biesiekierz oraz strażnika gminnego na 2019 rok oraz w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki komunalnej, oceny stanu dróg i chodników oraz możliwości ich remontu, modernizacji na terenie gminy Biesiekierz. Tam niektórzy radni mieli uwagi na komisji, tam miało być sprostowanie i ewentualnie poprawione i przesłane do wiadomości. Proszę panie Janku. Szanowna pani przewodnicząca, szanowne panie radne, panowie radni, panie wójcie. Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 do państwa przedłożyłem. Uwagi, które dotyczyły na spotkaniu komisji, dotyczyły ilości pomieszczeń w remizie Parnowo. Tak, koryguję, prostuję, są dwa pomieszczenia. Jednocześnie było zapytanie o wyjazdy strażaków do akcji gaśniczej itd. W tym sprawozdaniu jest. Chcę powiedzieć tak, w skrócie może, szanowni państwo, kilka takich szczegółów, które i mieszkańcy, żeby usłyszeli i może bardziej wyartykułować z tego sprawozdania, które przedłożyłem przed państwem. Członkowie OSP ogółem w poszczególnych jednostkach OSP, a mamy ich cztery, dwie jednostki są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Jest to jednostka OSP Biesiekierz i jednostka OSP Warnino. Dwie jednostki Parnowo i Stare Bielice są jednostkami, które działają na terenie gminy, ale do systemu nie wchodzą. I w skrócie, reasumując, członków OSP. OSP Biesiekierz, 7 pań, 18 panów, jednostka Parnowo, 5 pań, 15 panów. Warnino, nie posiadają pań w swoim składzie, ale 24 panów. Stare Bielice, 9 pań działa w OSP i 38 panów. Z tego osoby, które mogą brać udział w działaniach, wracając do Biesiekierza, jest 7 pań, 18 panów, do Parnowa 3 panie, 10 panów, w Warninie 15 panów i w Starych Bielicach 13 panów. Kolejne informacje, które również warto, żeby przekazać dla mieszkańców, jakby w wyjaśnieniu tutaj do zapytań. Działania ratownicze, w których brały udział OSP, wszystkie jednostki z terenu gminy. I teraz w kolejności. OSP Biesiekierz miało wyjazdów do pożarów 15, miejscowych zagrożeń 27, wyjazdy gospodarcze 12 i fałszywe alarmy 3. Jeśli chodzi o jednostkę OSP Parnowo, do pożarów zgłoszeń było 11, tyle wyjazdów, miejscowe zagrożenia 8, wyjazdy gospodarcze 4, alarmy fałszywe 2. Warnino, pożary 3, miejscowe zagrożenia 15, wyjazdy gospodarcze 10 i fałszywych alarmów nie było. Stare Bielice, pożary 14, miejscowe zagrożenia 5, wyjazdy gospodarcze 18 i alarmy fałszywe 12. Pozwoliłem sobie podsumować, szanowni państwo, wszystkie jednostki w ciągu całego roku 2019 wyjechały 149 razy. O czym to mówi? Mówi to o tym, że dobrze, że te jednostki są. Szkoda, że są wyjazdy też fałszywe. Gdzieś tam mieszkańcy źle interpretują zdarzenia, zgłaszają, członkowie wyjeżdżają i to są wyjazdy nieskuteczne. Wpływają na obniżenie sprawności, bo jeżeli w danym czasie będzie zgłoszenie gdzieś do wyjazdu, które potrzebuje udziału członków OSP, niestety jednostka jest w innym miejscu. Ale tak się zdarza i niestety nie mamy na to wpływu. Chciałbym zwrócić uwagę, że i podziękować jednocześnie zarządom OSP za to, że starają się i pozyskują środki. Oprócz tych środków, które mamy tutaj z budżetu gminy, dzięki uprzejmości państwa, panu wójtowi i pani skarbnik, są te środki przeznaczane. One w różnym stopniu są wykorzystane, ale to my planujemy budżety, a sami państwo wiecie, jak to jest. Aczkolwiek nie brakuje środków na bieżącą działalność jednostek OSP. Te
Te środki, które Państwo wykorzystali, są wystarczające i w takim stopniu myślę, że w dalszym ciągu dzięki tu uprzejmości Państwa te jednostki będą korzystały. Ale chcę zwrócić uwagę i tak jak mówiłem, podziękować zarządom za pozyskiwanie środków. I wspomnę tylko, że jednostka OSP pozyskała ze starostwa 3000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 3000 zł i w ramach Państwowej Straży Pożarnej, w ramach krajowego systemu 8550. Jak również pozyskała środki inwestycyjne ze starostwa w wysokości 10000 zł. Jednostka Parnowo pozyskała z Państwowej Straży Pożarnej, ale już poza krajowym systemem 5000 zł. Jednostka Warnino, która jest w krajowym systemie, pozyskała od Urzędu Marszałkowskiego 5000 zł i z krajowego systemu, nie przepraszam, poza systemem 5000 zł. Jednocześnie pozyskała z tej samej jednostki 10053 zł jako środki inwestycyjne. I jednostka Stare Bielice pozyskała od pana marszałka 6820 zł, z Państwowej Straży Pożarnej poza krajowym systemem 600 zł i w ramach, przepraszam, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 600, a poza krajowym systemem 5000 zł. Są to znaczące środki w połączeniu ze środkami, które są z budżetu. W ubiegłym roku jednostki OSP zostały dofinansowane w wysokości ponad 120 tysięcy zł. Myślę, że jest to znacząca kwota i w ramach tych środków uważam i taką informację również do pana wójta przekazałem, że stan bezpieczeństwa poprzez te jednostki jest utrzymany i możemy spokojnie funkcjonować i mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni. W świetle tych materiałów proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego sprawozdania. Ponieważ mam dwa sprawozdania, chciałbym również się odnieść do sprawozdania mojej jednostki, którą zarządzam. Tu pozwoliłem sobie na krótkie streszczenie, które odczytam, będzie mi łatwiej, ponieważ materiału jest dosyć sporo, chciałbym to, żeby i mieszkańcy jednocześnie też dowiedzieli się o tym, jak funkcjonuje w takim streszczeniu jednostka. Wysoka Rado, panie wójcie, odnosząc się do przedłożonego sprawozdania za rok 2019, chciałbym streścić to sprawozdanie w sposób bardziej obrazowy i jednocześnie przekazać informację dla mieszkańców gminy, aby zauważyli, iż działalność kierowanej przeze mnie jednostki nie obejmuje tylko przegarnianie dróg polnych i wykaszanie poboczy, bądź też likwidację gołoledzi w okresie zimy. Gminne służby realizują zadania w bardzo szerokim zakresie, a faktycznie można to tak postrzegać, jak wspomniałem na wstępie. Wydatki jednostki w minionym roku wyniosły 2 387 155 zł, co stanowi 92,74% planowanych wydatków. Jednakże kwota 884 290 zł przeznaczona była na zabezpieczenie pokrycia kosztów dowozów dzieci do szkół i przedszkoli oraz utrzymanie oświetlenia. Na tą kwotę nie mam wpływu. Wynika ona z przetargów i z cen energii. Ja tylko muszę, że tak powiem, te wydatki przyjmować i realizować faktury. Faktyczne środki wydatkowane na bezpośrednie działanie to kwota 1 502 864 zł. Niemniej jednak jednostka nie generuje samych wydatków, bo również pozyskuje dochody, które w roku 2019 opiewają na kwotę 273 194 zł. I dotyczą one zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w drogach, zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników, sprzedaż drewna, która od zeszłego roku została wprowadzona do jednostki oraz dzierżawy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych. Są to dochody ewidencjonowane, ale są też takie dochody, które są policzalne, ale nie obciążamy jednostek i to dotyczy w dużej mierze szkół, dla których tylko w okresie wakacyjnym wykonaliśmy pracę na kwotę 33 500 zł. Jednostka poprzez swoje działania uczestniczy bezpośrednio w kształtowaniu ładu przestrzennego gminy, co wynika z wydawanych decyzji lokalizacyjnych,
na zaprojektowanie wszelkiej infrastruktury oraz decyzji i umów na umieszczenie, a chciałbym wspomnieć, że wydaliśmy ich w zeszłym roku 161 sztuk. Tyle z samo decyzji, co i umów na zajęcie. Jest to niebagatelna liczba, ponieważ tak mogę powiedzieć, że to wykonuje jedna osoba. Bezpośredni udział w ustalaniu planów inwestycyjnych oraz uczestniczenie w procesie wydawanych warunków zabudowy, zatem działalność gminnych służb sięga wszędzie tam, gdzie dotyczy to bezpośrednio naszych mieszkańców lub przyszłych mieszkańców. Dbamy o ten ład zewnętrzny, wizualny, ale również o ten, którego nie widać, czyli w naszych drogach, tych wyremontowanych w ramach inwestycji gminnych, jak również tych, które często wyłaniają się z gruntu w wyniku rozpoczynanych budów domków jednorodzinnych. Z roku na rok, dzięki przychylności państwa radnych, pana wójta, no i wnikliwej, ale zasadnemu dzieleniu środków finansowych przez panią skarbnik, pracuje się nam, pracownikom, zwłaszcza tym, którzy pracują w terenie, łatwiej i zdecydowanie lżej. W imieniu swoim własnym i moich podległych pracowników dziękuję za to, za tą przychylność i wierzę, że wszystkie nasze działania, ale i te małe i duże, sprawiają, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie i pomoc. W świetle przedłożonych wyjaśnień proszę o przyjęcie tego sprawozdania i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana kierownika jeszcze? Jeszcze jest w tym punkcie też sprawozdanie strażnika gminnego za poprzedni rok, ale w związku z tym, że to tworzył jakby inny pan, który tu już u nas nie pracuje, więc myślę, że nie będziemy go odczytywać, że czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Rozumiem w takim razie, że jesteście za przyjęciem tych sprawozdań przedstawionych przez pana kierownika Jana Rodaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania, którym jest realizacja zadań zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie gminy Biesiekierz za rok 2019 oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2019 roku. Poproszę pana Mariusza Sydoryka, dyrektora OPS, o powiedzenie kilku słów i 3 minuty, jak zapowiadaliśmy, zapomniałam powiedzieć przy poprzedniej wypowiedzi, więc pan kierownik wykorzystał. Pani przewodnicząca, szanowna rado, panie wójcie, przedłożone zostały 2 sprawozdania. Jedno z działalności zespołu interdyscyplinarnego. Jest to zespół do spraw przemocy. I tutaj tym zespołem zarządza przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego, pani Monika Klemunda, która przedłożyła to sprawozdanie. Myślę, że ono jest jasne, zwięzłe i na temat. My jesteśmy gminą dosyć szczęśliwą w tym zakresie, że u nas ta przemoc występuje na takim umiarkowanym poziomie. Nie jest ona za wysoka, niemniej jednak występują problemy z tym tematem związane. I zespół interdyscyplinarny spotyka się wtedy, kiedy jest ku temu zasadność, niemniej jednak również przez cały rok pracuje, ponieważ podlega on pod działalność organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej i pod pana wójta. To jak najbardziej również z funkcji mojej uczestniczę w tym zespole i wszystkie informacje przedkładam wójtowi i radzie. Odnośnie pomocy społecznej i Ośrodka Pomocy Społecznej, to jak państwo zauważyli na pewno ze swoich własnych obserwacji, pomoc społeczna zmieniła się na przełomie tych kilku lat, zwłaszcza od tego 2016 roku, ponieważ oczywiście różnorodność problemów jest, ale ten środek ciężkości w naszej pracy dużo bardziej przeniósł się na świadczenia o charakterze takim finansowym, nie zawsze socjalnym, ponieważ na przykład świadczenie wychowawcze 500+ zmieniło się, już nie ma tego kryterium, w związku z tym ono dzisiaj ma wyłącznie pomoc taką finansową, wychowawczą dla rodzin, gdzie
są dzieci i to dla wszystkich dzieci. Kiedyś było kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, teraz już od zeszłego roku tego nie ma. W związku z tym nasza praca również się zmienia. Zmieniają się struktury działów pracowników, bo dochodzą nam zadanie oprócz wspomnianego 500+. Kolejnym takim zadaniem, które doszło i już realizowaliśmy drugi rok z rzędu, był chociażby było świadczenie 300+. I w związku z tym sama praca pracowników socjalnych to nie tylko właśnie praca w ośrodku pomocy społecznej, tak? Bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu i bardzo dużo działań polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych. Cały dział świadczeń rodzinnych to dosyć rozbudowane zagadnienie, jeśli chodzi o przepisy, tak? A przepisy się, proszę Państwa, zmieniają no niemalże codziennie, więc my musimy być na bieżąco. Wiele sytuacji jest takich spornych i zależnych od interpretacji, dlatego posiłkujemy się organami wyższej instancji. Nie boimy się odwołań, ponieważ dla nas jest to też jakiś wyznacznik, co mamy robić, chociażby przy świadczeniach opiekuńczych, gdzie wyroki Trybunału Konstytucyjnego są, ale nie ma zapisów w ustawach jeszcze zmienionych. W związku z tym musimy niestety korzystać często z pomocy radców prawnych i z takiej pomocy też korzystamy. Przez te lata, a chociażby w ostatnim roku 2019, już wzrosła u nas taka liczba placówek wsparcia dziennego dedykowanych dla różnych grup odbiorców. Już mamy placówkę wsparcia dziennego od 2018 roku. Już był środowiskowy dom, który obchodził chyba w zeszłym roku 15-lecie, o ile się nie mylę. I w zeszłym roku doszła już specjalistyczna, taka z prawdziwego zdarzenia placówka, Klub Seniora Senior Plus. Także ta działalność też nam się zmienia, ponieważ zwłaszcza teraz zauważamy taki problem, że będzie wzmożona potrzeba opieki senioralnej i również w sensie finansowym, tak? To są usługi opiekuńcze, specjalistyczne opiekuńcze, usługi opiekuńcze i no, pobyt w domach pomocy społecznej. Pobyt w domach pomocy społecznej niestety kosztuje nas z roku na rok coraz więcej ze względu na wzrost kosztów utrzymania. Bo liczba podopiecznych w domach pomocy społecznej mniej więcej jest na równym poziomie. Kształtuje się ona rocznie 10 do 12 osób. Trudno jest to przewidzieć, taki wskaźnik, ale musimy się przygotować na to, że niestety te koszty będą dla nas obciążeniem i to jest obciążenie naszego budżetu własnego. I jeśli chodzi o budżet, to tak króciutko, żeby te 3 minuty Państwu już minęły. To ja tylko powiem tak. Nasz budżet, budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, również jeszcze w zeszłym roku wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy, zamknął się realizacją w kwocie 10 milionów 309 tysięcy 314 zł i 24 zł. Planowane było o 470 tysięcy więcej, ale ponieważ udaje nam się efektywnie pracować i zawsze oglądać każdą złotówkę, to te pieniążki zostały zaoszczędzone. Na tą kwotę składają się dotacje w wysokości mniej więcej 85% i środki własne. I może słowo zaoszczędzone to nie jest takie trafne, ponieważ nie mogę wydać pieniędzy wszystkich, tylko dlatego, że tak bym chciał. To są odpowiednie warunki, chociażby wskaźnik 500+ jest zawsze zakładany na kolejny rok. Tak, nam trudno przewidzieć, ile dzieci się urodzi, ile dzieci się wprowadzi, wyprowadzi. Stąd są to wskaźniki zakładane i ten budżet zawsze jest szacowany tak, żeby wytrzymać cały rok bez próśb czy do wojewody, czy do
pani skarbnik i pana wójta, bo wiemy, że w środku roku znaleźć takie środki jest bardzo trudno. Dlatego kontraktujemy te środki przy odpowiednich wskaźnikach, a realizacja wychodzi w trakcie roku i w ciągu roku ją weryfikujemy. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał rok 2020, ponieważ sytuacja w kraju ze względu na pandemię jest dalej niejasna. Jaka będzie potrzebna pomoc rodzinom i naszym mieszkańcom w jednoosobowych gospodarstwach, tego nie możemy przewidzieć, dlatego zawsze jest to taki trudny temat do przewidzenia. Ode mnie to wszystko, jeśli są pytania, to... Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy są pytania do sprawozdania? To tak, panie dyrektorze, bo tam ten niższy poziom przemocy, bo nie zrozumiałem, to znaczy, że niższa agresja, czy mniej przypadków? My mamy bardzo dobry wskaźnik. Nie mamy dużo rodzin, w których występują... Czyli krótko, mniej przypadków, czy mniej niższa agresja? Aha, rozumiem, mniej, dziękuję. Mniej przypadków na przykład w stosunku do 2018 roku. 2018 rok był taki dosyć problemowy, a 2019 już troszkę lepszy. 2020 zapowiada się jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Rozumiem, że sprawozdania zostały przyjęte przez radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie zapraszam teraz panią Agnieszkę Hryniewicz, dyrektor naszej biblioteki w Biesiekierzu oraz biblioteki filii w Świeminie i w Starych Bielicach, o zabranie głosu w sprawie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz filii w Świeminie i w Starych Bielicach za rok 2019. Szanowna Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że sprawozdanie było na tyle obszerne, że absolutnie nie będę tutaj nic przytaczała, bo spędzilibyśmy tutaj kilka godzin, nawet przy szybkim czytaniu. Mam nadzieję, że doskonale zapoznali się Państwo z naszą działalnością. Uważam, że to sprawozdanie jest dla Państwa doskonale znane jeszcze zanim dotrze do Państwa, ponieważ w większości imprez, spotkań uczestniczycie Państwo razem z nami lub jesteście ich współorganizatorami. Rok 2019 był dla naszej biblioteki bardzo dobrym rokiem. Przede wszystkim rozpoczęliśmy ten rok wspaniałym wydarzeniem, czyli naszym 70-leciem, w którym uczestniczyli Państwo. Było to wielkie wydarzenie dla naszej biblioteki i na długo zostanie w naszej pamięci. Wiązało się ono również z jednym bardzo ważnym wyróżnieniem. Dzięki inicjatywie radnej powiatu pani Agnieszki Ławrynowicz i wypełnionego przed nią wniosku, Rada Powiatu przyznała nam medal za zasługi na rzecz powiatu koszalińskiego. Wydaje mi się, że była to wspaniała nagroda i uhonorowanie tych 70 lat pracy i wszystkich osób, które tą bibliotekę przez te wszystkie lata tworzyły. Nasza placówka nadal znajduje się w bardzo ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o biblioteki w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumne. Drugie miejsce w zachodniopomorskim, ciągle w pierwszej 20, jeżeli chodzi o całą Polskę. Biblioteka, proszę Państwa, to jest przede wszystkim miejsce, które tworzą ludzie i tylko dzięki niemu ono tak funkcjonuje i tak wygląda. Ani dyrektor, ani pracownicy nie są w stanie stworzyć tego miejsca sami. Żeby ono mogło być takie, jakie jest, to przede wszystkim potrzebni są wspaniali ludzie, którzy z nami to wszystko robią, przygotowują i organizują. Żeby można było to tak wspaniale organizować, potrzebne są fundusze. Przede wszystkim chciałabym tutaj podziękować za to, ponieważ budżet Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz jest budżetem bardzo dobrym. Mam porównanie z bibliotekami nie tylko z powiatu, ale również z całej Polski i wiem, że borykają się ci pracownicy, dyrektorzy z ogromnymi problemami i zakup 100 książek w trakcie roku jest dla nich nie lada wyczynem, gdzie u nas bardzo często 100 książek zakupuje się w trakcie jednego miesiąca. Mogę za to tylko i wyłącznie serdecznie podziękować i prosić o jeszcze. Zawsze będę powtarzała, że ten budżet jest bardzo dobry, bo jest. I cieszę się, że nie idą Państwo za przykładem innych włodarzy i nie rozpoczynają tylko i wyłącznie cięć od kultury. Także bardzo serdecznie Państwu radnym za to dziękuję, że te pieniążki nam przyznają. No i przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję kadrze zarządzającej tą gminą z panem wójtem na czele, no i oczywiście panią skarbnik, którzy przychylnym okiem patrzą na te nasze działania i bardzo je wspierają. Te wszystkie działania nie byłyby możliwe oczywiście, gdyby nie ogromne zaangażowanie szkół. Serdecznie dziękuję paniom dyrektorkom szkół znajdujących się tutaj, oczywiście Świmino, Stare Bielice, Biesiekierz, przedszkola, który motywuje nas na różne sposoby i wymaga bardzo dużo. Pani Agnieszko, dziękuję.
Wszystkie nasze działania są skierowane do mieszkańców od 0 do 100 lat, a dzięki temu, że działa tak prężnie Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma bardzo szeroki wachlarz swoich działań, Klub Seniora oraz Środowiskowy Dom Pomocy, ta nasza oferta jest bardzo, bardzo szeroka. Wszystkim Państwu za wszystko serdecznie dziękuję. Uważam, że ten medal przyznany i wszystkie nagrody, które są nam przyznawane, są naszym wspólnym dziełem i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Nieodzowni są również Państwo sołtysi, którzy są włodarzami swoich małych środowisk i dzięki nim też możemy dotrzeć do każdej możliwej osoby. Osób i przyjaciół biblioteki jest tak wiele, że trudno byłoby tutaj wszystkich wymienić, ale bardzo serdecznie dziękuję również panu Markowi Płodzie, który przygotowuje z nami takie duże sztandarowe imprezy, jak obchody Powstania Warszawskiego czy obchody Powstania w getcie warszawskim. Są to duże już sztandarowe imprezy. Mam nadzieję, że nasza działalność jest dla Państwa powodem do zadowolenia i są Państwo dumni z naszej biblioteki, bo wtedy są również Państwo dumni z siebie, bo to jest nasze wspólne dzieło i mam nadzieję, że rok ten będzie również rokiem dobrym, chociaż ten koronawirus troszeczkę nam szyki zepsuł i moje kochane koleżanki się śmiały, że teraz pracujemy w bibliotece tak, jak się pracowało całe lata temu, czyli tylko wypożyczamy, wpuszczamy i wypuszczamy tych czytelników. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do normalności. Myślę, że chciałabym jeszcze, żeby tylko wybrzmiała jedna rzecz. Mam świetny zespół i z tego miejsca przy Państwu chciałabym ich bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować za bardzo ciężką pracę i ich zaangażowanie, bo uważam, że moje dziewczyny nie traktują tego tylko jako swojego zakładu pracy, ale jako drugi dom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania? Proszę pan Marek Płaza. O, teraz dobrze. Panie Agnieszko, dziękuję, nie będę miał pytań, proszę usiąść. Natomiast proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć to, co powiedziałem na komisjach, że praca naszej biblioteki już dawno wyszła poza zakres działalności samej biblioteki. To jest instytucja ogarniająca w zasadzie całą działalność kulturalną na terenie naszej gminy. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim paniom pracującym w bibliotece, a często się spotykamy. Pani dyrektor, że potrafiła ten taki fajny zespół ludzi zebrać, który jest to zespół ludzi bardzo twórczych, z którymi się rozwiązuje problemy, a nie tworzy się problemów. Dzisiaj wiemy, że większość imprez na terenie naszej gminy bez pracowników, bez pani dyrektor biblioteki się nie obejdzie. W związku z tym zawsze możemy liczyć na tą pomoc. To samo dotyczy współpracy ze szkołami. Mam obraz taki, jak to wygląda ta współpraca na co dzień. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio przed koronawirusem usłyszałem w przedszkolu, że no fajnie, że te panie przychodzą. Jeszcze nie umiemy czytać, ale pani ładnie mówi. Nie będę mówił, o której to pani z biblioteki było, ale to jest taki sympatyczny sygnał, że te dzieci nawet w przedszkolu na pani bibliotekarki czekają. Dziękuję pani Agnieszko, dziękuję pani pracownikom i skończę takim hasłem, które teraz jest bardzo popularne. Jeszcze będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie, dziękujemy pani dyrektor bardzo. Ja też z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim pracownikom, którzy na te sprawozdania pracują przez cały rok, że później to jest zebrane przez kierowników i również za przygotowanie tych sprawozdań i dzisiejsze wystąpienia. Dziękuję bardzo za tą owocną pracę. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za rok 2019. Poproszę pana wójta gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicza o wystąpienie. Dziękuję pani przewodnicząca. My tu się postaramy zespół z panem zastępcą wójta i wspólnie przedstawimy państwu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za rok 2009. O Jezus, przepraszam, 19. No rzeczywiście daleko się cofnąłem. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedkładamy dzisiaj Państwu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy Biesiekierz. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2009 rok
przepraszam, co się dzieje? No, 19 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Slajd trzeci, czyli przystępujemy do budżetu gminy. Budżet gminy za 2019 rok po stronie dochodów zrealizowany został w 105%, to jest w kwocie 41 350 tysięcy. 314 zł 98 groszy. Po stronie wydatków natomiast został zrealizowany w 90,2% w stosunku do planu. To jest w kwocie 39 510 tysięcy. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 104% w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe, co istotne, w 129,5%. Główne źródła dochodów gminy to oczywiście dochody własne i to jest bardzo pocieszające i cieszy, bo dochody własne, które stanowią 54% dochodów ogółem. Pozostałe dochody stanowią 46% dochodów ogółem. Wśród dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatków, które stanowią aż 46% dochodów własnych. Na drugim miejscu znajdują się wpływy z podatku PIT i CIT, które stanowią 43% dochodów własnych. Slajd piąty określa strukturę dochodów. Tak jak Państwo widzieliście, struktura dochodu wygląda następująco. Wpływy z podatków to jest 10 207 235,25. Z tego udział w podatkach to jest 9 634 270. Wpływy z innych opłat to 1 259 350,06. Pozostałe dochody 736 058,12 i dochody z majątku 467 612. Dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 11 597 894,60 zł. Z tego subwencja ogólna 5 900 287, a dotacja na finansowanie projektów Unii Europejskiej 1 341 267,06. Dotacje celowe na podstawie pozostałych porozumień jednostek samorządu terytorialnego to 209 340. Struktura wydatków, tak jak sami Państwo widzicie, no to jest ta największa linia, to oświata i wychowanie, która pochłania 12 956 304,23 zł. Rodzina, druga pozycja, jedna z wyższych pozycji, to jest wydatki na rodzinę, czyli 7 969 786,07. Kolejną pozycją to jest transport i łączność, gdzie wydatki na ten cel 4 699 712,47. Sama administracja publiczna, często mityczna, że tyle wydatków pochłania administracja, to jednak stanowi niewielką w stosunku do tej struktury wydatków kwotę, bo to jest kwota 3 363 815,63 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to również około 3 milionów, czyli 2 914 216,55. Sama pomoc społeczna 2 790 659. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 776 038,17. Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczone jest 1 225 981,73.
Na szeroko pojętą kulturę fizyczną 586 370,92. No i pozostałe pozycje już są nieco mniejsze. Rolnictwo i łowiectwo 461 626. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŚ 227 561. Obsługa długu publicznego to kwota 159 680. Ochrona zdrowia 109 373. Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę to ponad 100 000, 100 037. Działalność usługowa 69 323 69. Edukacyjna opieka wychowawcza 54 492. I urzędy organów władzy państwowej 43 978. Sami państwo zauważyliście, jaki z tego wypada kierunek wydatków majątkowych. Oczywiście ten kierunek wydatków majątkowych, takich dla nas najistotniejszych, to głównie na transport i łączność. I tu wcześniej przytaczana kwota 3 297 714,23 zł. Oświata i wychowanie w tych kierunkach wydatków majątkowych pochłaniała 2 150 514,69 zł. Gospodarka mieszkaniowa 1 092 174,15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 850 308,70. Kultura fizyczna 464 892,80. Pomoc społeczna 451 877,15. I administracja publiczna 170 000. I bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000. Teraz to, co chyba wszystkich najbardziej interesuje, kwestia inwestycji. A głównie jeśli mowa o inwestycjach, to najważniejsze są inwestycje drogowe. I w tym przypadku tu w podziale na drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrznej macie państwo na tym slajdzie przedstawione, ile wydaliśmy w roku 2019 na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa i ruchu drogowego 20 854,88. Na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Parnowo w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego 8 483,30. Na drogi publiczne, gminne razem wydaliśmy 520 009,11 zł. Dotyczyło to budowy części drogi gminnej w Parnowie o długości 1 km 470 m i na ten cel zostało przeznaczone 459 766,54 zł. Jest w tej pozycji 520 tysięcy mieści się również zakup samochodu ciężarowego z kwotą 36 242,56 zł i zakup kosiarki bijakowej 24 001 grosz. W drogach wewnętrznych wydaliśmy w roku 2019 kwotę 2 748 366,94 zł i dotyczyło to takich pozycji jak budowa drogi wewnętrznej ulicy Jesionowa Dębowa i ulica Jesionowa obręb Starej Bilice wraz z niezbędną infrastrukturą. Dotyczyło to głównie dokumentacji 29 520 zł. Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu to również prace dokumentacyjne 39 500. Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej w Starych Bielicach to kwota 34 999 zł i 99 groszy. I budowa drogi wewnętrznej, nie będę przytaczał działek, tylko powiem, o jakie ulice chodzi. Ulica Podgórna, część ulicy Wspólnej, ulica Przyjaciół, ulica Sąsiedzka, obręb Starej Bielice, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą i na ten cel przeznaczono kwotę 2 644 346,95 zł. Inne wydatki inwestycyjne to między innymi termomodernizacja, to jeden z takich najwyższych wydatków, no może nie najwyższy, ale jeden z wyższych. Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa
istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego gminy Biesiekierz to jest kwota 1 081 186,15 zł. Zakup działki numer 305 w obrębie Parnowo na potrzeby inwestycji drogowej, to my już na komisjach omawialiśmy, to chodziło o wąski kawałek działki, która pozwoliła właśnie poprowadzić tą drogę takim torem, jaki został wcześniej jakby utrwalony już. To kwota 10 988 zł. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w regionalnych wodociągach i kanalizacji to kwota 170 tysięcy. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starych Bielicach to w ubiegłym roku, czyli 2019, kwota 1 563 129 zł i 91 groszy. To się jeszcze wiązało również z przebudową budynku w Starych Bielicach polegającą na adaptacji części sali gimnastycznej i mieszkania na sale dydaktyczne i pomieszczenia administracyjno-socjalne. I tu kwota 309 845 zł 78 groszy. W tym samym jakby zadaniu, bo to dotyczy głównie szkoły, przebudowa kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Starych Bielicach pochłonęła kwotę 97 539 zł. A przebudowa budynku w Parnowie 15 po szkole podstawowej w Biesiekierzu, tym razem na potrzeby przedszkola gminnego w Biesiekierzu, drugi etap, sale dydaktyczne i pomieszczenia pomocnicze, to pochłonęło kwotę 180 tysięcy. No i budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach to kwota 24 055 zł 11 groszy. Również w tamtym roku budowaliśmy strefę aktywnego wypoczynku zarówno w Laskach Koszalińskich, w Biesiekierzu, w Parnowie, w Kotłowie i w Nowych Bielicach. Suma tych wydatków na te aktywne strefy wypoczynku to kwota 383 154 zł 87 groszy. Wspominany wcześniej utworzenie klubu Senior Plus w Biesiekierzu to kwota w sumie 451 877 zł i 15 groszy. Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie to kwota 633 048 zł i 70 groszy. Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach to się wiąże również z tym następną pozycją, czyli zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach, czyli w pierwszym przypadku to było 2087, a przy zakupie działek to jest kwota 205 073 zł. Granty sołeckie, o które aplikowaliśmy, otrzymały w tamtym roku sołectwo Gniazdowo, które zakupiło zestaw nagłaśniający na kwotę 10 100 zł. Również otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę sprawnościowego toru przeszkód w Biesiekierzu i to pochłonęło kwotę 37 573 zł 55 groszy. Kolejny grant sołecki dotyczył Cieszyna. Tam została zbudowana siłownia zewnętrzna i ona pochłonęła również 10 086 zł. Grant sołecki w Laskach Koszalińskich dotyczył ścianki wspinaczkowej i to przybliżona kwota również 10 023 zł 27. To tyle sprawozdania finansowego, tak jakby w skrócie pewnym, które zostało przedłożone Wysokiej Radzie w celu oczywiście zapoznania się z nim w ustawowym terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za wystąpienie. Czy ewentualnie jakieś pytania państwo jeszcze macie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Biesiekierz i opinii RIO w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Proszę pana przewodniczącego Krzysztofa Krawczaka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Opinię i wniosek państwo dostaliście i w formie elektronicznej, i w formie papierowej. Także proszę tutaj część cyfr, które ja za chwileczkę odczytam,
przedstawię, była wyświetlona tutaj na slajdach podczas wystąpienia pana wójta, to proszę o wybaczenie, o skracanie pewnych tych cyfr, już tam nie czepianie się groszy czy setnych procentów. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu o wykonaniu budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Biesiekierzu na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 roku rozpatrzyła wykonanie budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe gminy Biesiekierz za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz za 2019 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu za 2019 rok. Komisja Rewizyjna wysłuchała również wyjaśnień pani skarbnik, pana wójta. I tak po analizie wyżej wymienionych dokumentów komisja stwierdza, co następuje. Budżet na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy na posiedzeniu 20 grudnia 2018 roku swoją uchwałą i obejmował dochody budżetowe w kwocie 38 605 180 zł, wydatki budżetowe w kwocie 43 542 823 zł i deficyt w kwocie 4 937 643 zł. W okresie całego roku od stycznia do 31 grudnia 2019 roku dokonano, jak zresztą Państwo pamiętacie, za naszą przyczyną 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 22 zmian w trybie zarządzeń pana wójta. Miały te zmiany wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy i poprzez te zmiany budżet na koniec 2019 roku został wykonany w następujących wielkościach. Dochody budżetowe w kwocie 41 533 314 zł, wydatki budżetowe w kwocie 39 508 959 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową i była to kwota 1 844 355 zł. Wykonanie budżetu komisja oceniła, ja tutaj Państwu przedstawię to w 5 punktach. Pierwszy punkt, dochody. Z analizy realizacji dochodów budżetowych wynika, że planowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości przedstawionej już wcześniej 38 605 180 zł zostały wykonane w kwocie ponad 41 353 tysięcy. To stanowiło 105%, 64 setne planu. W tym dochody własne 107,4% z tytułu subwencji, dotacji i środków z Unii Europejskiej, 103,4%. W porównaniu do roku ubiegłego dochody wykonane wzrosły o 2,8%, to jest o kwotę ponad 1 119 000. Realizacja dochodów bieżących w 2019 roku wyniosła 38 016 003 zł, to jest 103,9% planu. Dochody wykonane bieżące w 2019 roku wzrosły rok do roku o 5,3%, to jest kwotę ponad 1 900 000 zł. Realizacja dochodów majątkowych w 2019 roku wyniosła 3 337 311 zł i tutaj to stanowiło 129,5% planu w porównaniu do roku ubiegłego. Jednak spadła ta kwota o wartość 781 712 zł. Szanowni Państwo, z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż wzrost dochodów budżetowych spowodowany był korzystnym dla gminy wzrostem poziomu własnych dochodów bieżących. Wysoki poziom realizacji dochodów, zdaniem komisji, jest także wynikiem starannego przygotowania budżetu gminy po stronie planu. Komisja po przeanalizowaniu wykonania dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowych stwierdza, niezaprzeczalnie zresztą, że największe źródło dochodów stanowią podatki i opłaty lokalne, co stanowi 23,2% udziału w dochodach
ogółem oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 22,7% udziału w dochodach ogółem. Podatek ten miał decydujący wpływ na wzrostową tendencję dochodów bieżących. Dynamika dochodów bieżących w 2019 roku wyniosła 5,3% w porównaniu z rokiem 2018. Punkt drugi, wydatki. Komisja rewizyjna, oceniając realizację wydatków, wskazała, że planowane wydatki budżetu w wysokości 43 783 348 zł zrealizowane zostały w kwocie 39 508 959 zł, co stanowi 90,2% planu. Z tego wydatki bieżące wykonane zostały w 91% i wydatki majątkowe w 87,6% planu. Analizując sprawozdanie, komisja stwierdziła, że stopień wykonania wydatków jest zadowalający i uznaje, iż niższe niż zakładano wykonanie niektórych wydatków świadczy o dokonaniu wyłącznie niezbędnych zakupów w sposób celowy i w sposób oszczędny. We wszystkich działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej nie stwierdzono przekroczeń planu. Oceniając wydatkowane środki pieniężne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, komisja nie wniosła zastrzeżeń. W oparciu o dokonaną analizę sprawozdania ustaliła, że wydatki bieżące, jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób również celowy, oszczędny i gospodarny przy zachowaniu procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Stan zadłużenia, proszę Państwa, na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosił 5 400 000 zł, co stanowiło 13,6% zrealizowanych dochodów budżetu. Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami wyniosła 759 680 zł, co stanowiło 1,84% wykonanych dochodów budżetu i jest niższa od dopuszczalnego limitu określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek realizacji zadłużenia ogółem do dochodu o 10 punktów procentowych. To jest o kwotę 600 tysięcy. Komisja nie wnosi uwag do rozpatrywanego materiału. Punkt trzeci, wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Biesiekierz na lata 2019-2028 uchwalona została uchwałą Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 roku. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wójt gminy przedstawił stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF-ie. W ciągu 2019 roku WPF gminy Biesiekierz ulegał zmianom w stosunku do 1 stycznia 2019 roku. Z analizy wskaźników głównych pozycji WPF-u wynika, że dochody ogółem budżetu gminy Biesiekierz w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 wykazywały dynamikę wzrostową. Wzrosły o 2,8%. Jednak, Szanowni Państwo, porównując dynamikę z roku 2018 do 2019, należy stwierdzić, że znacznie spadły o poziom aż 16,5%. Tutaj krótkie wyjaśnienie się należy, zresztą wszyscy chyba pamiętamy, że znaczny wzrost dynamiki dochodów w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2019 spowodowany był wynikał z jednorazowych operacji gospodarczych, które nastąpiły w tym roku budżetowym. Była to modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy, która została przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie i miała bezpośredni wpływ na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. I druga kwestia to był wzrost dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej. To była aż dynamika na poziomie ponad 18%. Dynamika dochodów bieżących w 2019 roku wyniosła 5,3% w porównaniu z 2018 roku, gdzie decydujący wpływ na tendencję wzrostową miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dynamika wydatków ogółem w 2019 roku spadła o 2,6%, natomiast wydatków bieżących wzrosła o 6,5%. Komisja po analizie wieloletniej prognozy finansowej nie wniosła uwag. Punkt czwarty, informacje o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz za 2019 rok.
Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego gminy Biesiekierz i nie wnosi uwag. Wartość mienia gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiącego nieruchomości wyniosła 64 273 889 zł. Ogółem wartość brutto tych nieruchomości wzrosła o 19 371 000, to jest o ponad 17%. Przedstawiony w informacji wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki posiada gmina, jego wartość i zmiany, jakie nastąpiły w ciągu roku. Informacja zawiera również dane o prawach własności i innych prawach majątkowych. W punkcie 5 Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, które składało się z bilansu za wykonanie budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2019 rok, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz łączne informacje dodatkowe gminy Biesiekierz za 2019 rok. Po analizie tych dokumentów w poszczególnych pozycjach sprawozdawczych, sprawozdania i wysłuchania wyjaśnień pani skarbnik, komisja nie wnosi uwag do zaprezentowanego sprawozdania finansowego i postanawia sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie zaopiniować. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, co już tutaj zostało przedstawione przez pana wójta i tutaj przez panią przewodniczącą. Opinia ta została wyrażona w uchwale z dnia 7 kwietnia 2020 roku numer 17.126.z/2020. Skład orzekający wyraził opinię pozytywną. Komisja rewizyjna zapoznała się z tą opinią. Podsumowując dotychczasowe wystąpienie, proszę państwa, po analizie wyżej wymienionych materiałów źródłowych, wysłuchaniu wyjaśnień skarbnik gminy, pana wójta gminy, komisja stwierdza, że wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium panu wójtowi. Wniosek ten, proszę państwa, przedstawia się następująco. Na podstawie artykułu 18 ustawy, ustęp 2, punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Biesiekierz absolutorium za 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym. Za wnioskiem głosowali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę teraz o opinię Komisję Budżetową. Pani przewodnicząca Małgorzata Jabłońska-Bauer. Proszę państwa, jeszcze raz musimy wysłuchać tych dochodów, bo jakby nie było, to budżet jest najważniejszą rzeczą dla gminy i myślę, że jeszcze raz wytrzymamy jeszcze chwilę. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w Biesiekierzu do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego otrzymała sprawozdanie finansowe gminy Biesiekierz, na które składały się bilans z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok, bilans łączny za 2019 rok, rachunek zysków i strat łączny za 2019 rok, zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne za 2019 rok oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dnia 7 kwietnia 2020 roku. Na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 1 czerwca członkowie komisji przeprowadzili analizę wyżej wymienionych sprawozdań, wysłuchali wyjaśnień wójta i skarbnika gminy w przedmiotowej sprawie i zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Komisja stwierdza, co następuje. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 41 353 314 zł i 98 groszy, co stanowi 105% planu. Dochody bieżące za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 38 16 003 i 77 groszy, co stanowi 103,88% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w 2019 roku na kwotę 3 337 311 zł i 21 groszy, co stanowi 129,5% planu. Wydatki budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie 39 508 959 zł i 31 groszy, co stanowi 90,2% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31 17 477 zł i 59 groszy, czyli 91% planu. Wydatki majątkowe w 2019 roku zrealizowano na kwotę 8 491 481 zł i 72 groszy, co stanowi 87,6% planu. Budżet zamknął się nadwyżką, to jest większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 1 844 355 zł i 67 groszy przy planowanym deficytowym wyniku budżetu w wysokości 4 610 117 zł i 66 groszy. Realizacja wydatków bieżących za 2019 rok nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących, co dało podstawę zachowania wymogu określonego w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku bieżącego budżetowego. Zobowiązania według bilansu z wykonania budżetu wyniosły na koniec 2019 roku 673 548 zł i 96 groszy i dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług, podatków i ZUS-u. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego z tytułu papierów wartościowych zmniejszyło się w okresie sprawozdawczym do kwoty 5 400 tysięcy zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec roku 2019 według sprawozdania RB-N ogółem wyniosły 3 086 036 zł i 19 groszy. Komisja dostrzega potrzebę zwiększenia ściągalności należności wymagalnych gminy, biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że wszystkie zmiany w budżecie za rok 2019 były zazwyczaj jednogłośnie akceptowane, a przedstawione nam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok jest odzwierciedleniem tych zmian, które podejmowaliśmy wszyscy radni. Biorąc powyższe pod uwagę, członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniują sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Proszę, Komisja do Spraw Społecznych i Oświatowych. Pan Marek Kładza. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja bardzo krótko, już nie będę tych cyferek przerzucał, dobrze? Opinia Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty w sprawie wykonania budżetu gminy Biesiekiel za 2019 rok. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok. Materiał w formie pisanej przekażę do protokołu dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę państwa, chyba na tym wyczerpaliśmy już te wystąpienia. Przechodzimy jakby w sumie do najważniejszej uchwały w tym
w tym porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biesiekierz za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? O, chochlika mamy. Problemy techniczne. Ale coś już. Teraz już jest prawidłowa plansza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała została podjęta jednogłośnie. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały, którą jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wszyscy radni byli za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Tu chyba zapraszamy pana wójta i panią skarbnik. Żeby wszystko było widać. Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, drodzy goście, to co roku to jest wielka chwila i wielkie emocje. Choćbyśmy nie wiem jak dobrze przygotowali się do tej sesji, to zawsze te emocje powodują, że gdzieś coś umknie, gdzieś się rok przekręci. Wybaczcie Państwo te drobne pomyłki, ale chyba najistotniejsze w tym wszystkim, że ten nasz budżet roku ubiegłego, 2019, był dobrym budżetem, był budżetem proinwestycyjnym i rozwojowym. I rzeczywiście to nie tylko zasługa wójta, bo wójt sprawozdawał oczywiście, ale to duża, wielka i ogromna zasługa całego zespołu finansowego, a szczególnie oczywiście pani skarbnik, która w rygorach, w ryzach trzyma właśnie te wskaźniki, które później procentują i dają efekty w postaci właśnie wielu inwestycji. Ta nasza gospodarka, jak zauważyliście, nasz budżet jest efektywny, wykorzystywany maksymalnie. Te możliwości, które płyną z zewnątrz, pomnożone o nasze środki, powodują to, że naszą gminę właśnie możemy nazywać rozwojową z ogromnym potencjałem. I z tego miejsca chciałbym pani skarbnik bardzo serdecznie podziękować za tą żmudną, bo to jest taka najżmudniejsza praca właśnie w gąszczu tych cyfr, wskaźników, które rzeczywiście tak szybko się zmieniają, a szczególnie właśnie rok ubiegły był taki, który powodował ogromne zmiany zarówno w przepisach, jak i w ustawodawstwie. Naprawdę wymagało to mrówczej, tytanicznej pracy i ciągłej, systematycznej, a do tego ta ogromna sprawozdawczość, która przytłacza nas, to powoduje, że referat co prawda pod kierownictwem pani skarbnik naprawdę był mocno obciążony i za to
nie tylko myślę moje, ale w imieniu Państwa wyrazy uznania i podziękowania Pani Skarbnik za tą naprawdę benedyktyńską, żmudną, ciężką pracę i pilnowania naszego budżetu, żebyśmy dalej mogli się znakomicie rozwijać. Również nie byłoby tego pięknego budżetu i tych gratulacji i takiego jednogłośnej aprobaty nad tym sprawozdaniem, gdyby nie Państwo oczywiście. Przecież wójt nie działa w próżni, ani referat finansowy, ani wszyscy urzędnicy. Oczywiście bez rady gminy bylibyśmy bezradni, dosłownie. Dobre prowadzenie rady i mądra, zgodna współpraca właśnie na komisjach, na sesjach. Sami Państwo wiecie, wielokrotnie jak się przekonujemy nawzajem, te racje wartościujemy, który projekt jest najbardziej optymalny, który wybrać, żeby, bo czasami z czegoś musimy rezygnować. I to z Państwa mądrości również wynika, że ten budżet taki jest, jaki jest. Możemy być z niego dumni z zeszłego roku, bo naprawdę to był budżet, który wniósł do naszej gminy właśnie wiele wartościowych inwestycji i dobrze rokuje na przyszłość. Ja w związku z tym, co teraz się dzieje, rzeczywiście tą epidemią, z tym koronawirusem, podejmuję pewne działania, ale to również z takiej przezorności, żeby utrzymać pewnie na tempo właśnie wzrostu gmin. Nie chciałbym, żeby to spowodowało, że nasze ambicje, nasze plany, ambitne plany zostaną w jakiś sposób zachwiane. Niektóre rzeczy musimy odroczyć, poczekać, być może ta postawa właśnie wasza powoduje to, że ten budżet cały czas jest w ryzach. A jeśli on jest w ryzach, to rzeczywiście możemy swobodniej dysponować. Nie zazdroszczę, przepraszam, tak się rozwodzę, ale nie zazdroszczę innym samorządom, bo jest różnie, jest bardzo różnie. Niektóre samorządy będą w wielkich dylematach, no ale to dzięki waszej mądrości i na ręce pani przewodniczącej, podziękowaniu dla wszystkich Państwa chciałbym tą wiązankę kwiatów również złożyć. No i oczywiście reprezentantem Państwa jakby w tych realizacji budżetu jest szefowa Komisji Budżetowej, która również na komisjach bardzo mocno kontroluje, sprawdza ten budżet, dyskutujecie Państwo nad tym i chciałbym również Pani Małgorzacie Jabłońskiej-Bauer złożyć serdeczne podziękowania za tą cierpliwą, mądrą współpracę i pracę. To pozwólcie skazańcowi na jeszcze jedno słowo, bo zwykle się zdarzało, że no bo tu nie dla mnie te kwiaty, oczywiście dla wszystkich, dla przewodniczącej, dla pani skarbnik, a ja chciałbym swoje te kwiaty, które od państwa rzeczywiście otrzymałem, przekazać na ręce pani sekretarz, bo ciężar pracy organizacyjnej oczywiście całego urzędu poczywa naprawdę na jej barkach, na jej skromnych barkach, co prawda, ale naprawdę prowadzi to żelazną ręką jak kanclerz. Naprawdę dzięki temu ja mam dużo więcej swobody w kreowaniu pewnych innych zdarzeń, bo praca w urzędzie, a szczególnie w tym trudnym okresie i zawsze praktycznie, jest naprawdę prowadzona wzorowo. No i rzeczywiście, że ja mogę spać spokojnie, a urząd funkcjonuje jak należy. Pani Moniko, serdeczne podziękowania. Jeszcze raz wszystkim Państwu naprawdę za taką jednomyślną decyzję wielkie, wielkie dziękuję. Ja może z tego miejsca tylko jeszcze parę słów. Ja też bardzo dziękuję Pani Skarbnik za to pilne strzeżenie naszych finansów gminy. Wiem, że na te finanse pracują wszystkie jednostki, czyli i szkoły, i OPS, i gminne służby techniczne, i również biblioteka, także wszystkie jednostki, które są. Także dziękuję również i pracownikom, i dyrektorom wszystkich tych jednostek za ten udział w tworzeniu naszych finansów. No i mam nadzieję, że przyszły rok nie będzie taki fatalny, jak myślimy, jak szacujemy,
że będzie jednak też dobrze i ruszymy z częścią tych inwestycji, które zaplanowaliśmy, że będzie jednak to wszystko realizowane. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Biesiekierz wotum zaufania. Zapraszam pana wójta Andrzeja Leśniewicza do zaprezentowania raportu o stanie gminy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jednak w kilku miejscach powtórzę się również to, co mówili przedmówcy, czyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pani przewodnicząca Komisji Budżetowej. Tu wielokrotnie były pewne dane podawane. Ja w niektórych tylko miejscach się powtórzę naprawdę bardzo skrótowej formie, bo raport ma to do siebie, że obejmuje syntetyczną formę tego, co dokonaliśmy w roku 2019. Ten obowiązek składania raportu przed Państwem i przed mieszkańcami nakłada na nas zmieniona ustawa z marca 90 roku o samorządzie gminnym. Ona wprowadziła oczywiście nowy obowiązek dla gmin, powiatów i sejmików. Co roku do 31 maja organ władzy wykonawczej, wójt, burmistrz, starosta, marszałek przedstawia Radzie raport, w którym podsumowuje swoją działalność w poprzednim roku. W szczególności omawia realizację polityk, programów i strategii oraz oczywiście uchwał Rady Gminy. Raport, bardzo skrótowo opowiem, został opracowany na podstawie dokumentów źródłowych i w celu zwiększenia wiedzy odwołujemy się do ogólnodostępnych dokumentów w poszczególnych obszarach. W obszarze finansów to odwołujemy się tu do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz, jak i również poszczególnych sprawozdań, o których mówiłem, to jest RB27S, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych i temu podobne. W obszarze oświaty odwołujemy się tu do informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2018-2019. W przypadku pomocy społecznej odwołujemy się do sprawozdania z realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok oraz sprawozdanie z relacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok. W obszarze kultury odwołujemy się do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz jej filii w Świeminie i w Starych Bielicach również za 2019 rok. Drogi. W obszarze dróg to sprawozdanie, które przedstawiał pan kierownik Jan Rodak za 2019 z działalności gminnych służb technicznych i komunalnych. Szanowni Państwo, no podsumowując miniony 2019 rok, tak jak już to wspominałem, mówimy o naszej gminie inwestycyjna, rozwojowa. Uważam, że w dalszym ciągu z dużym, jeszcze niewykorzystanym potencjałem. Dochody budżetu gminy, to niestety powtórzę to, bo raport tego wymaga, dochody budżetu gminy w raportowanym 2019 roku zostały wykonane w kwocie 41 353 314,98 zł. Dla porównania podam, w roku 2018 wynosiły one 40 233 347 zł i 3 grosze. Tak jak wcześniej wspominał pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, tu jest ta różnica właśnie ponad miliona, która wychodziła na po stronie nadwyżki. A wydatki w roku 2019 wynosiły 39 508 959 zł i 30 groszy. Analogicznie 2018 rok było to 40 544 1328 zł i 14 groszy. W tym wydatki majątkowe 8 491 481 i 72 grosze. Też wcześniej wspominane, że w realizacji tych ambitnych celów, jak zawsze, pomocne są określone zasady, tak jak koncentracja na wykorzystaniu funduszy, no i oczywiście odpowiedzialna polityka budżetowa. Naturalnie najważniejsi, jak zawsze w sukcesie, są ludzie. Ludzie zarówno pracujący w urzędzie gminy, jak i w gminnych jednostkach organizacyjnych. I do nich kieruję serdeczne również podziękowania za realną i widoczną zmianę i zaangażowanie w pracy. Podziękowania kieruję również do naszych współpracowników,
czyli radnych Rady Gminy w Biesiekierzu, sołtysów i członków rad sołeckich, za uwagi, za podpowiedzi, za podejmowane działania, za te kłótnie, Pani Małgosiu, również i spory, które właśnie, dzięki którym osiągamy pewny konsensus. Gmina może również pochwalić się gronem serdecznych przyjaciół, sponsorów, rodziców pracujących jako wolontariusze w szkołach, przedszkolu i wielu innych ludzi dobrych serc, zaangażowanych na przykład w projekty społeczne i organizacje imprez dobroczynnych. Wszystkim tym aktywnym ludziom serdecznie dziękuję za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny, gminy Biesiekierz. Kolejne slajdy będą przedstawiały tą naszą małą ojczyznę w liczbach, w cyfrach. Macie tu Państwo w rozbiciu na miejscowości i na przedziały wiekowe w poszczególne miejscowości, jak się kształtują poszczególne grupy wiekowe w poszczególnych miejscowościach. I jest tu od Biesiekierza aż poprzez do Witolubia każda miejscowość wymieniona z przedziałem na dzieci od 0 do 2, dzieci od 3 do 6 lat, dzieci od 7 do 15, no i osoby powyżej 60 roku życia. Z tego no pewne wnioski można wyciągać, można ustalać pewne jakby plany na przyszłość, bo wiadomo, jaka jest struktura wiekowa naszych mieszkańców. Druga pozycja w takiej nieco zmodyfikowanej, nie może zmodyfikowana, ale z podziałem już na sołectwa, pokazuje, jak to wygląda na sołectwa. No i tak, jak tu widać najwyraźniej, największym ilościowo i osobowo sołectwem są Stare Bielice, które liczą 2269 mieszkańców. Z kolei dużym sołectwem to są Nowe Bielice, które liczą 1291 mieszkańców. Biesiekierz liczy 971 mieszkańców. Parnowo 497, Kraśnik Koszaliński 411, Parthowo 302, Laski Koszalińskie 294 mieszkańców, Kotłowo 276, Świemino 238, Gniazdowo 227, Warnino 153 i Cieszyn 108. To obrazuje no wielkość tych sołectw również, bo w następnych slajdach zobaczycie Państwo, bo to często w dyskusjach wychodzi, że znacząca ilość środków idzie w kierunku Stare czy Nowe Bielice. No ale to statystyki pokazują, bo w tym przypadku to sołectwo to można podzielić na dobrze na 10 innych sołectw praktycznie i można je różnie nazywać. Ale tu nie chodzi o przerzucanie się statystykami. Naprawdę wspólnie myślimy o tym, jak efektywnie, jak najlepiej rozwijać w sposób właśnie zrównoważony. Ten zrównoważony sposób zawsze nam tutaj przyświeca, żeby równomiernie starać się rozwijać wszystkie sołectwa. Kolejna tabela i slajd pokazuje mieszkańców w wieku powyżej wieku 60+. No jest to niestety pokazuje ta statystyka, że przybywa nam mieszkańców powyżej 60 roku życia. Nie wiem, czy niestety, być może trzeba tu przy wystąpieniu pana dyrektora OPS-u Mariusza Syduruka były różne oferty skierowane do tej grupy i my wychodzimy naprzeciw tej grupie mieszkańców, bo ta grupa mieszkańców jest coraz większa i ta grupa mieszkańców jest jeszcze bardzo twórcza i aktywna i musimy wystąpić do nich z konkretnymi ofertami. Ten dom, klub seniora, Senior Plus jest naprawdę znakomitą ofertą. Myślę, że ta oferta będzie jeszcze poszerzana, bo naprawdę z dużą aktywnością często uczestniczę w tych spotkaniach. Spotykamy się, że ci seniorzy to naprawdę aktywna grupa i warto ich potencjał wykorzystać również dla rozwoju gminy, bo oni mają i duże doświadczenie, i ogromną wiedzę, i jeszcze do tego wszystkiego dużo czasami czasu. Także ta tabela tak to pokazuje. No i budżet, muszę wspomnieć o budżecie jeszcze raz, naprawdę też w sposób bardzo krótki i syntetyczny. Szczegółowy budżet oczywiście był wcześniej w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2019 przedstawiony. W raportowanym tym okresie przychody stanowiły kwotę 13 685 413,86 zł.
W roku 2018 było to 8 393 620 zł 60 groszy i stanowiły wolne środki. W raportowanym okresie wystąpiła nadwyżka operacyjna netto w kwocie 6 398 526 zł i 18 groszy. W roku 2018 nadwyżka ta wynosiła 6 377 041 zł i 78 groszy. I to stanowiło tą nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, pomniejszoną oczywiście o rozchody związaną z obsługą zadłużenia. Podstawowe elementy tego budżetu już kilkakrotnie dzisiaj przytaczane. Ja również tylko przypomnę, że dochody to kwota 41 353 314 zł 98 groszy. Dochody bieżące 38 16 003 zł i 77 groszy. Dochody majątkowe to 3 337 311 zł 21 groszy. I tak jak już wcześniej wspomniane i przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, i przez panią przewodniczącą Komisji Budżetowej, ten wskaźnik wykonania dochodów wynosi 105,60%. W przypadku dochodów bieżących to 103% i 9%, a w przypadku dochodów majątkowych to jest 129%, 129,5%. Wydatki to kwota 39 508 959 zł i 31 groszy i to stanowi 90,2%. Wydatki majątkowe to kwota 8 491 481 złotych 72 groszy i to stanowi w procentach 87,6%. Jak wcześniej wspomniał pan przewodniczący, różnica, czyli te dochody minus wydatki, to kwota 1 844 355 zł i 67 groszy. I przejdziemy teraz do stanu zadłużenia i co z tego wynika. Stan zadłużenia na 31 grudnia wynosił 5 400 000. Głównie to były i są papiery wartościowe 5 400 000. Obsługa zadłużenia wynosiła 759 680 zł. Wykup obligacji to równo 600 000. Odsetki od emisji obligacji to kwota 159 680 zł. I wcześniej również wymieniany wskaźnik zadłużenia to jest 13,06%. Jest to znakomity, bardzo dobry wskaźnik, który naprawdę dobrze rokuje na przyszłość. Wskaźnik zadłużenia, obsługi zadłużenia, czyli obsługa zadłużenia dochody, to jest 1,84%. Stan zadłużenia wynika oczywiście z emisji obligacji w roku 2015 i 2016. One były niezbędne na pokrycie planowanego deficytu, a w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg, infrastruktury technicznej, kulturalnej i sportowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dla zobrazowania w raportowanym 2019 wystąpiła nadwyżka operacyjna netto w kwocie 6 377 041 zł i 78 groszy, przeznaczona na planowane inwestycje oraz na wkład własny do projektów. I tu z wielką satysfakcją pragnę zakomunikować i Państwu, i naszym mieszkańcom, że od roku 2017 gmina nie zaciąga kredytów, pożyczek ani nie emituje obligacji. Przystępując do wydatków gminy w układzie malejącym, to też już wielokrotnie dzisiaj było powtarzane, no największą pozycją wydatków jest oczywiście oświata i wychowanie z tą wysoką kwotą prawie 13 milionów. Druga pozycja to rodzina, prawie 8 milionów, transport i łączność to 4 miliony 699, administracja publiczna 3 363 815, no i kolejne pozycje to gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 miliony 914, pomoc społeczna 2 miliony 790, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 milion 776,
gospodarka mieszkaniowa 1 225 000, kultura fizyczna 586 370, rolnictwo łowiectwo 461 626, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 227 561, obsługa długu publicznego 159 680, ochrona zdrowia 109 373, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to 100 037 zł, działalność usługowa 69 323 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 54 492 i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 978. Tu macie kolejne slajdy, pokazują to w rozbiciu na poszczególne lata i tutaj Państwo właśnie zauważacie tą dynamikę, o której również wspominał Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zarówno w transporcie i łączności. Kolejna pozycja to ten oświata i wychowanie. No i następna pozycja to pomoc społeczna. Rzeczywiście te wydatki wzrastają, ale w tym 19 akurat na transport i łączność, to co wynikało z wcześniejszych analiz, było nieco znacznie mniej niż w roku 2018. A w pozostałych pozycjach rzeczywiście tu następuje znaczący wzrost. Oświata oczywiście, no tylko jedno słowo, w gminie stanowi jedno z najważniejszych zadań realizowanych na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, no o prawo oświatowe, no i karta nauczyciela. I ten największy wydatek w budżecie gminy wynosi 12 956 304 zł 23 grosze. W roku szkolnym 2017-18 na terenie gminy funkcjonowało 5 placówek publicznych. Jedno przedszkole, 3 szkoły podstawowe, jeszcze gimnazjum wówczas było. Ponadto funkcjonowały 3 placówki prowadzone przez osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2018-2019 znajduje się w dokumencie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2018-2019 opracowanym i przedstawionym Radzie Gminy na podstawie artykułu 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. Na tym slajdzie w sposób obrazowy macie Państwo przedstawione poszczególne placówki, jak i po ile w poszczególnych placówkach uczniów, tak na przykład Szkoła Podstawowa imieniem Kornela Makuszyńskiego w Siminie, 116 uczniów, w tym 25 to jest oddział przedszkolnych, w tym spoza obwodu 13. 91 osób to Szkoła Podstawowa, w tym spoza obwodu 30. Szkoła Podstawowa imieniem Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach to już 237 uczniów, w tym 25 to jest oddział przedszkolny, było, przepraszam, a 212 to szkoła podstawowa, w tym spoza obwodu jest 18 osób. W przypadku szkoły podstawowej imienia kapitana Władysława Wysockiego w Biesiekierzu te dane wyglądają następująco. 156 uczniów, w tym spoza obwodu 14, gimnazjum do 31 sierpnia 2019 miało 32 uczniów. Kolejna tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego. No i tutaj chyba wszyscy możemy być dumni. Uznanie, podziękowanie dla dyrektorów szkół, bo rzeczywiście w tych egzaminach praktycznie zawsze osiągamy wysokie wyniki, ale tamten rok był nawet szczególnie dobry, bo w przypadku, jak zauważycie Państwo, języka niemieckiego czy angielskiego, to te wyniki były oj grubo, grubo powyżej średniej krajowej, powyżej średniej wojewódzkiej. Także świadczy to o wysokim poziomie właśnie nauczania w naszych szkołach. Te inne wyniki, no nieco tam zbliżone do średnich krajowych i regionalnych, ale w przypadku właśnie tej nauki języków obcych, to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo znakomite wyniki. Na terenie gminy Biesiekierz, na chwilę znowu powrócimy do dróg, żeby dać pełen obraz właśnie, jak to wygląda w liczbach. Na terenie gminy Biesiekierz przebiega około 30 km dróg powiatowych, 80 km dróg gminnych,
88 km dróg wewnętrznych, 195 hektarów gruntów pod drogami i pasami drogowymi. Ponadto na terenie gminy znajdują się 561 gminnych punktów świetlnych i 517 lamp zarządzanych przez Energa Oświetlenie, czyli praktycznie rozłożone to nieomal po połowie. Stąd nieraz są te pewne trudności, że nie na tym oświetleniu zarządzanym przez Energę nie możemy pewnych rzeczy realizować. W roku 2019, też już było wspominane przez pana kierownika gminy służb technicznych, wydano 50 decyzji o zajęcie pasa technicznego na drogach publicznych i zawarto 11 umów o zajęcie pasa technicznego na drogach wewnętrznych. Wydano 9 zezwoleń na korzystanie z przystanków. Łączne wydatki w dziale 600, czyli transport i łączność, wyniosły 4 699 712 zł 47 groszy. W porównaniu do roku ubiegłego była to kwota 10 209 530 zł. W tym wydatki inwestycyjne w roku 2019 3 297 714 zł 23 grosze. W tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu koszalińskiego, wcześniej również wspominane 29 338 zł i 18 groszy, a w 2018 była to kwota 2 097 900 zł 75 groszy, a w 2017 862 839. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 520 009 zł i 11 groszy. Analogicznie 2018 była to kwota 6 249 763, a w 2017 dla pewnego porównania oczywiście 590 364 44. Drogi wewnętrzne to kwota 2 748 366 złotych 94 groszy. W przypadku roku 2018 była to kwota 459 983 zł 49 groszy. Tutaj ta mapka pokazuje właśnie, gdzie te inwestycje były drogowe realizowane. Tu wcześniej wspominana budowa drogi wewnętrznej na ulicy Podgórnej, części wspólnej Przyjaciół i Sąsiedzkiej, przebudowa drogi powiatowej w Kotłowie w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, no i budowa drogi, części drogi gminnej w Parnowie o długości prawie 1,5 kilometra. Rodzina i pomoc społeczna to też ważna dziedzina i duży wydatek, bo pomoc społeczna stanowi drugi pod względem wielkości budżetu gminy wydatek wynoszący kwotę 10 760 445 010 groszy. W tym 7 969 786 i 07 grosza w dziale 855 rodzina. W 2018 dla porównania była to kwota 6 209 364 zł. W dziale 852 pomoc społeczna 2 790 659 03. Dla porównania rok 2018 2 181 531. W gminie Biesiekierz zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny realizuje oczywiście Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Zadania te wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę, posiadających stosowne wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych w zależności od zajmowanego stanowiska. Ośrodek na działalność otrzymuje środki z dwóch źródeł, od wojewody i z budżetu gminy. I na tych slajdach macie Państwo osoby i rodziny objęte pomocą społeczną, podziale na miejscowości. I macie tutaj skalę właśnie, jakiej miejscowości ta pomoc dotyczy najbardziej. No to też zależy od wielkości również tych sołectw.
W przypadku Starych Bielic to jest 27, Kraśnik Koszański 24, Biesiekierz 21. No nie do końca są to porównywalne, to w zależności właśnie od potrzeb w poszczególnych miejscowościach. I drugi pokazuje właśnie liczbę rodzin objętych pomocą społeczną, też w podziale właśnie na poszczególne miejscowości. Główne powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej to tak, to co należałoby się spodziewać, to jednak niepełnosprawność, to tytuł bezrobocia, to długotrwała lub ciężka choroba, to niestety jeszcze obecne w naszej gminie i w innych również swoistego rodzaju ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm się również w pewnym procencie, jest to powód przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, no i z tytułu bezdomności też niewielki przypadek i trudności po opuszczeniu zakładu karnego niewielkie, ale też się zdarzają. O bezrobociu to w zasadzie przemkniemy, no chociaż teraz ten rok może być nieco inny, bo tamte lata były bardzo jakby optymistyczne, bo bezrobocie ciągle malało, jak Państwo widzicie, od 2015, 16, 17, 18, 19 systematycznie spadało. Teraz trudno powiedzieć, bo ta sytuacja związana z koronawirusem i sytuacją gospodarczą, społeczno-gospodarczą, jednak z tymi przestojami, z niestety zwalnianiem niektórych pracowników, może ten procent bezrobocia się niestety zwiększyć. No trudno mi teraz ocenić, jaka to będzie skala, ale to zobaczymy później. Rodzaje przyznawanej pomocy i tutaj no, największą pozycją, która pochłania największe wydatki tych rodzajów przyznawanej pomocy, to oczywiście pobyt w domu pomocy społecznej. Wydaje mi się, że powinniśmy tu, panie dyrektorze, robić wszystko, żeby starać się zabezpieczać tę opiekę nawet nad osobami starszymi, żeby móc niekoniecznie kierować ich do placówek domów pomocy społecznej. Wiem, że to jest trudne i coraz trudniejsze, bo rzeczywiście osób podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, osób samotnych jest jednak coraz więcej i jest to smutna niestety konieczność, że niestety w placówce pomocy społecznej musimy również je kierować. I drugą taką pozycją jest zasiłek stały, który jest pozycją też znaczącą, bo 166 915. Zasiłki okresowe wynosiły w roku ubiegłym 98 375. Dożywianie i posiłek to 45 978. Zasiłek celowy to kwota 32 197. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 23 107 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 197. Usługi opiekuńcze 1348 i zasiłek celowy i zdarzenia losowe 1000 zł. Świadczenia rodzinne oraz 500+, no to jest potężna pozycja, ale no to wynika właśnie z tych świadczeń socjalnych. Zasiłek rodzinny to kwota 3000, dobrze czytam, panie dyrektorze? 46 zł. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 503. A tutaj proszę. Nie, to są liczba świadczeń. A przepraszam, właśnie, bo coś mi tu nie zgadało się na te kwoty. To jest liczba udzielonych świadczeń, czyli zasiłków rodzinnych udzielono 3046. Dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego udzielono 503, dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 356, dodatków z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania 336, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 167, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 158, i dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 76. I dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 73. I dodatek z tytułu rodzenia dziecka
8. To z tytułu urodzenia dziecka trochę mało, nie, tych dodatków. Jednak tutaj ta skala innych dodatków jest znacznie przekraczająca. No i wrócimy na chwilę jeszcze do kultury, już dzisiaj też kilkakrotnie wspominanej. Niezmiennie oczywiście liderem rozwoju kulturalnego gminy Biesiekierz jest Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz razem z filiami oraz punktami bibliotecznymi, która gości ponad 1214 osób rocznie, w tym 577 dzieci i osób uczących się. A średnioroczna liczba odwiedzin wynosi aż 38 834, co oznacza, że każda osoba ze wszystkich 7037 mieszkańców, od noworodka do stulatka licząc, odwiedziła naszą bibliotekę co najmniej 5 razy, pani dyrektor. To możliwe? Możliwe. Liczby nie kłamią. Oczywiście. To fantastyczny wynik, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich badaniach Biblioteki Narodowej za 2018 czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało zaledwie 37% badanych, a zaledwie 9% respondentów zadeklarowało przeczytanie więcej niż 7 książek. W bibliotece w Biesiekierzu oraz jej filiach istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do internetu. Prowadzone są kursy komputerowe. Biblioteka również bierze czynny udział w imprezach promujących gminę. Nie brakuje również gier terenowych, konkursów. Organizowane są lekcje biblioteczne, pogadanki, prezentacje multimedialne, konkursy, głośne czytanie, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-literackie, spotkania autorskie, tworzenie ciekawych wystaw książkowych. Tak jak wspomniał tutaj pan przewodniczący Komisji Oświatowej, biblioteka pełni funkcję naszego ośrodka, centrum praktycznie kultury, bo rzeczywiście do tego te różna oferta, różnorodność tej oferty skłania. I być może zostanie ona, tak jak wspominaliśmy na komisjach, może rozszerzona dzięki naszemu tutaj wspólnemu jakby stanowisku czy pomysłowi. Ofertę rozszerzały w zasadzie świetlice wiejskie jak do tej pory. W 2019 roku na terenie gminy Biesiekierz funkcjonowało 11 świetlic wiejskich w miejscowościach. Biesiekierz, Cieszyn, Gniazdowo, Kraśnik Koszaliński, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Parnowo, Parsowo, Świemino i Warnino. Świetlica w Biesiekierzu zarządzana, właśnie tu też przyczynek, zarządzana jest przez Bibliotekę Publiczną gminy Biesiekierz. W roku 2018 przystąpiono do budowy dwóch kolejnych obiektów świetlicowych, tak zwanego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kotłowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Parsowie. Obiekty uruchomiono w 2019 roku. Przy 5 świetlicach w Biesiekierzu, w Laskach Koszalińskich, w Kotłowie, w Parnowie i Nowych Bielicach wybudowano tak zwane otwarte strefy aktywności. Liczba odbiorców świetlic osobodni, to właśnie ten slajd określa, ilu odbiorców miały nasze świetlice w roku 2019. Programy i strategie. Ze względu na obowiązki ustawowe w różnych sektorach, gmina posiada szereg dokumentów o charakterze planistycznym, strategicznym w 16 obszarach. Zdecydowana większość tych dokumentów wynika z odrębnych przepisów i ustaw, m.in. środowiskowych, społecznych, pożytku publicznego, pomocy społecznej. Część dokumentów określa długofalowe kierunki działań w odpowiedzi na szanse oraz zagrożenia wynikające ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów. Inne z kolei mają cykl roczny. Ze względu na nieokreślony zakres prezentacji strategii w przedmiotowym raporcie oraz ilość dokumentów, w celu szczegółowej analizy dokumentów należałoby się odwołać do systemu monitoringu charakterystycznego i opisanego odrębnie dla każdej z tych statystyk. Wykonując zadania gminne, Rada Gminy w Biesiekierzu podejmowała działalność uchwałodawczą. W roku 2019 podjęto 67 uchwał dotyczących budżetu i wieloletniego planu finansowego, 31, strategie i programy 10 uchwał, dotyczących oświaty 8, organizacyjnych 7, dotyczących pomocy społecznej 6, komunalne 5. Na tym raport pragnę zakończyć.
i proszę o przyjęcie również tego raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Teraz jakby kolejnym elementem jest debata nad przedstawionym raportem. Na debatę nikt się nie zapisał z mieszkańców. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę pani Martyna Ryfun. Szanowna pani burmistrza, panie wójcie, szanowni goście, Wysoka Rado. Z aktorycznego sporządzania przez organ wykonawczy samorządu raportu o stanie gminy jest doskonałym pretekstem do dyskusji o najważniejszych problemach, wyzwaniach, ale też sukcesach. Cieszy zatem syntetyczna forma raportu, która pozwala wyciągnąć wnioski, czy w naszej gminie w danej sferze dzieje się dobrze, czy raczej należy dążyć do szybkości. Czytawszy raport, na uwagę, że wzrost 50+, czyli seniorów, podobnie jest. Cieszy zatem świadomość, że gmina podejmuje szereg decyzji wspierających funkcjonowanie osób starszych, takich jak działalność klubu seniora, czy dopłaty do zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. W ubiegłym roku stanęliśmy również przed ogromnym wyzwaniem, nowym porządkiem, jeśli chodzi o usługi komunalne. Znacznie podnieśliśmy opłatę za śmieci. Przypominam jednak wszystkim, a przede wszystkim mieszkańcom, że wysokość opłaty nie jest ostateczna. Nie wiadomo, czy w bieżącym roku nie będziemy musieli jej podnieść. To jednak zależy tylko od nas. Musimy segregować śmieci. Tona odpadów zmieszanych jest najdroższa i to ona generuje wysokie koszty. Z tego miejsca chcę państwa uczulić. Segregujmy śmieci. W ten sposób będziemy płacić za nie mniej lub tyle, co obecnie. To jest jedno z wyzwań dla naszej gminy. Polityka proekologiczna, która będzie miała realny wpływ na nasze portfele. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, obecnie analizowane są przez urzędników gminy również inne sposoby naliczania podatku od śmieci. Od metra sześciennego wody, od powierzchni. Radni w ten sposób pragną przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby wypracować najlepsze rozwiązanie dla naszej gminy. Pragnę również wspomnieć o oświacie, która stanowi jedno z najważniejszych zadań gminy. Głęboko leży mi na sercu i jest największym wydatkiem w budżecie. Możemy być dumni z naszych szkół i z przedszkola. Są to placówki reprezentujące wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy. Panie dyrektorki pełnią rolę nie tylko zarządczą wobec swoich placówek, ale też są doskonałymi menadżerkami i coachami. Stanowią wsparcie nie tylko dla pracowników, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Placówki te wykazują się licznym gronem przyjaciół, sponsorów, dobrowolnie wspierających ich działalność. Chciałam również podkreślić znaczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bisiekierzu. Miejsca, w którym kumuluje się działalność kulturalna naszej gminy. Osobiście myślę o naszej bibliotece jako o gminnym ośrodku kultury, i życzę pani dyrektor Agnieszce Hryniewicz, żeby w naszej gminie taki obiekt powstał, a działalność biblioteczna była jednym z obszarów szeroko pojętej aktywności kulturalnej. Na zakończenie warto wspomnieć o celach i wyzwaniach na przyszłość. Plany na rok 2020 były bardzo ambitne. Pandemia koronawirusa doprowadziła do chaosu w każdej dziedzinie naszego życia. Nie możemy więc być spokojni, co przyniesie jutro. Ufam jednak, że mądre decyzje pana wójta, pani skarbnik i rady gminy pozwolą na racjonalizację wydatków tam, gdzie będzie to konieczne. Drodzy mieszkańcy, pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć i chociaż nie zawsze udaje nam się rozwiązać państwa problemy, chętnie was wysłuchamy i przekażemy uwagi panu wójtowi, który tak jak my państwu nigdy nie odmawia nam czasu na rozmowę. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania panu wójtowi Andrzejowi Leśniewiczowi za pracę i działalność na rzecz intensywnego rozwoju gminy Bisiekierz. Doceniam, że leży panu na sercu zrównoważony rozwój miejscowości po zachodniej stronie gminy i dziękuję za wsparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Proszę pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer. Ja chciałam również podziękować panu wójtowi za to, że tak ładnie w naszej gminie się dzieje. Bardzo chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców Starych Bielic, że rozwój w tych Starych Bielicach jest w tej chwili
no można powiedzieć, intensywny, ale to wynika z tego, że takie są potrzeby. Tak jak wcześniej pan wójt powiedział, że Stare Bielice to praktycznie można by było powiedzieć, że 10 całych. No nie, ja mówię o 4 na razie. Więc potrzeby są duże. Bardzo chcielibyśmy podziękować za uporządkowanie nazywnictwa w Starych Bielicach, gdzie w tej chwili są ulice, gdzie mieszkańcy nie mają problemów. Wiadomo, że to było kiedyś bardzo dyskusyjne. W tej chwili dziękują. Bardzo chcielibyśmy też podziękować za wybudowanie sali gimnastycznej, która była bardzo potrzebna. No i przede wszystkim za to, że powstają drogi, gdzie jest pełna zabudowa i coraz ładniejsze osiedla. No i w związku z tym myślę, że rozwój jednak gminy jest zrównoważony. Brakuje nam co prawda jeszcze pewnych rzeczy, ale myślę, że jak nam pozwoli ta sytuacja, która w tej chwili jest, to też je będziemy mieli. Także jeszcze raz dziękuję bardzo, bo wydaje mi się, że gmina się bardzo dobrze rozwija, bardzo ładnie wygląda, coraz więcej mieszkańców chce u nas mieszkać. Zresztą sam fakt zakupienia kolejnych działek świadczy o tym, że podobamy się. Dziękuję bardzo radnym też za to, że razem w sumie podejmujemy te decyzje. Wiadomo, że się spieramy, ale no, gdyby nie było sporów, nie byłoby tak ważnych inwestycji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma? Proszę państwa, ja tu proszę panie wójcie. Jeśli państwo odwolę, to tak kilka słów odniesienia się do tych wystąpień, bo rzeczywiście pani Martyna no, w sposób bardzo syntetyczny jakby nawet zilustrowała cały prawie nieomal raport i dotknęła najwrażliwszych problemów. Bardzo się cieszę z tego głosu i oczywiście to, co zostało zaakcentowane, tak jak było powiedziane, naprawdę ten rozwój, to co mówimy, będziemy się starać, żeby był zrównoważony i równo, znaczy równo to nie znaczy jednakowo, to żebyście państwo wiedzieli, ale oczywiście, żeby te potrzeby niezbędne w poszczególnych miejscowościach zabezpieczać. Przychylam się również właśnie, bo o tym sposobie dotknęła bardzo ważnego problemu o segregacji odpadów i dlatego ja bym chciał również uczulić, być może tu jeszcze pani sekretarz będzie chciała w którymś momencie uzupełnić, bo rzeczywiście w tym momencie, nie wiem czy to było spowodowane właśnie tą sytuacją epidemiologiczną, że tych odpadów naprawdę znacząco tonażowo przybyło. Segregacja, powiem państwu, że się pogorszyła, że nie segregujemy, że wrzucamy do jakby zmieszanych, a to powoduje tego zwiększenie tonażu i być może rzeczywiście znowu z bólem serca musielibyśmy się spotykać, żeby zmieniać tą stawkę. No nie, niczego bardziej bym nie chciał, niż wracać do stawki z odpadami. Chciałbym, żeby ona została utrzymana. Być może jeszcze więcej edukacji, więcej informacji. Jest nowy człowiek w gospodarce odpadami. Na bieżąco staramy się monitorować i analizować, ale to jest naprawdę problem palący i pilący i od nas dużo zależy, od nas, od sołtysów, rad sołeckich, żeby no, ten dobre wzorce gospodarowania odpadami upubliczniać. No co do oświaty, to oczywiście nie ma wątpliwości, wysoki poziom oświaty dydaktyczno-wychowawczy, no i wspomniana również kilkakrotnie biblioteka. Ja już wspominałem państwu na komisjach, my co do biblioteki mamy jakby dalsze, rozszerzone plany. One jeszcze są w powijakach i będziemy wspólnie na kolejnych komisjach, sesjach zastanawiać się, jak rozszerzyć tą formułę teraz właśnie przy zmianie jakby stanu naszych świetlic, bo wiecie państwo, że te świetlice w tej chwili są bez jakby świetlicowych, czyli mądrze byłoby, dobrze by było zagospodarować poprzez właśnie udział kulturalny biblioteki w poszczególnych miejscowościach. Często biblioteka ze względu na swoje parametry i powierzchnię nie jest w stanie pewnych imprez organizować, a mając taki potencjał w postaci tych świetlic, moglibyśmy cyklicznie realizować różne działania. O jednym projekcie, nie chcę mówić, na komisji wspominałem, on jest dopiero dzisiaj, pan Mariusz go złożył. Nie chcę uprzedzać, ale to jest bardzo ciekawy projekt. Gdyby on się ziścił, to naprawdę byłoby to
fajna, wspaniała oferta kulturalno-sportowo-rekreacyjna dla całej naszej gminy, dotycząca wszystkich naszych mieszkańców gminy. No nie sposób wspomnieć o tym projekcie pani dyrektor Mankiewicz, czy to jest projekt gminy, który generalnie, no co tu dużo gadać, realizowała, przygotowywała pani dyrektor ze swoimi współpracownikami w całości. Gmina tylko jakby wskazała realizatora tego projektu, ale to jest kapitalny projekt, który może dotyczyć wszystkich, również mieszkańców naszej gminy i tak jak było od 0 do 100, ale rzeczywiście bardzo ciekawe projekty w tym projekcie są zawarte. No i jeszcze tylko jedno również słowo w odniesieniu się do tego dobrego rozwoju gminy, które wspomniała pani Małgosia. Rzeczywiście potwierdzam i dziękuję. Naprawdę to serce się raduje. Takiego rozwoju gminy, jak był w przeciągu ostatnich lat, i to z roku na rok postępujący i wypełniający określone obszary, to naprawdę no, serce rośnie. Cieszę się, że państwo to zauważacie, bo to wy jesteście twórcami właśnie tych działań. I to, co jeszcze wspominamy, to, co w tym budżecie, chyba pani Martyna wspominała, brakło, być może będziemy w przyszłych, następnych uchwałach musieli mówić o zmniejszeniach pewnych czasowych niektórych projektów. O, już wybiegamy naprzeciw i tutaj wspomniany wcześniej pan Jan Roda, Gminna Służby Techniczne i Komunalne, chcielibyśmy również za państwa przyzwoleniem wzmocnić służby, Gminne Służby Techniczne i Komunalne, taki potencjał i osobowy, i trochę sprzętowy, żeby wiele tych prac, które nie możemy zrealizować, być może nie wypadnie teraz z tego budżetu, żeby można było realizować właśnie poprzez własne środki, poprzez własnych pracowników, poprzez własny sprzęt. A przybliżymy państwu później szczegółową analizę, ale tak z takich pobieżnych tych to wynika, że to może być połowa nieomal taniej niż zlecanie tego na zewnątrz i ponoszenie określonych kosztów. Także myślimy już o wychodzeniu naprzeciw, obniżeniu właśnie kosztów realizacji tych mniejszych, bo powiedzieliście państwo, że ten budżet naprawdę był, ja mam niedosyt, bo ten budżet był tak ambitny, on był tak fajnie skrojony przed tą epidemią, przecież razem podejmowaliśmy ten budżet. No i on zabezpieczał i te duże inwestycje, i te mniejsze. I to była taka satysfakcja, że wreszcie udało się pogodzić i te duże, i te mniejsze, i równomiernie praktycznie w całej gminie. No niestety ta sytuacja społeczno-gospodarcza pomieszała nam wszystkim, nie tylko nam, ale wszystkim absolutnie i przedsiębiorcom. Dotknie to każdego absolutnie osobiście, a samorządy dotyka to no szczególnie, bo spadek dochodów porównywalny z rokiem ubiegłym to było już ponad 30%. To jak szacowaliśmy z panią skarbnik, gdyby to tak postępowało, to może nam w przeciągu całego roku braknąć około 3-4 milionów. To nie znaczy, że tak jak tutaj ktoś jest optymistycznie, ja też jestem optymistą, tak jak pani przewodnicząca, i wierzę, że ta sytuacja może nie będzie taka zła, że niektóre to są przesunięcia, niektóre to są prolongaty pewnych spłat. Mimo wszystko nasza gmina jest stosunkowo dobrze położona i nie tak mocno ucierpiała jednak mimo przez tą sytuację, bo jednak branża turystyczna, branża transportowa, no one szczególnie, nawet wielkie miasta, większe miasta stosunkowo mocno ucierpiały poprzez komunikację, a u nas jednak ci przedsiębiorcy, poza nielicznymi z branży hotelowej i transportowej, no to ich dotknie, ale inni w zasadzie nie stracili zbyt wiele, albo nawet niektórzy nawet zwiększyli swoje dochody. Także jeszcze chciałbym tylko państwu powiedzieć właśnie, gdzie szukamy właśnie tych potencjalnych źródeł dochodu, bo o tych służbach wspomniałem, o bibliotece również, o tych działkach, bo zauważyliście, sprzedaliśmy. Udało nam się korzystnie, rzeczywiście uważam, że korzystnie, że Laski Koszalińskie stają się teraz nowym miejscem do osiedlania i to będzie postępować. Wiecie państwo, że mamy ten swój grunt, praktycznie 17 hektarów, który tak pieczołowicie szczegliśmy, żeby go nie tego naszego dobra nie sprzedać za bezcen, tylko żeby wykorzystać stosowny moment. Wiecie państwo, że interesuje się tam firma, która chce założyć farmę fotowoltaiczną, ale podchodzimy do tego bardzo ostrożnie. Za państwa sugestią, wspólnie z panią mecenas, na bieżąco jakby monitorujemy. Dzisiaj miałem telefon, ale nie byłem
w stanie rozmawiać, bo jeszcze chciałem skonsultować z panią prawnik, na czym stanęły właśnie dotychczasowe rozmowy, bo korespondencja trwa opornie, to idzie, powiem państwu, że opornie, a my nie jesteśmy na molni. Jeśli nasze warunki nie zostaną spełnione, to niestety, ale będziemy czekać na lepsze czy korzystniejsze oferty. Ale w tym miejscu, co zauważyłem właśnie przy okazji projektu tej farmy fotowoltaicznej, tam my wspólnie w ramach zmienionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmieniliśmy, że część tej działki jest przeznaczona pod cele budowlane i one znakomicie się nadają pod cele budowlane. Jak teraz ta infrastruktura zacznie się rozwijać tu przy tej drodze, tam również jest dobra droga, niezły dostęp do infrastruktury. Musielibyśmy to, tak jak tu pan kierownik RODO wspomniał, gospodarką przestrzenną poprzez właśnie może decyzję o warunkach zabudowy spowodować właśnie podział tych działek i przygotować je na trudny ewentualnie czas. I czy się w takim czy innym czasie uda sprzedać, to zawsze będzie jakby zabezpieczenie również naszych ewentualnie zmniejszonych dochodów. Ale sądzę, że to będą również atrakcyjne działki. Tak samo w stosunku do innych obszarów, bo my się już kilkakrotnie przymierzaliśmy, to i w Parnowie pozostaje kilka działek i są osoby zainteresowane. Ta pani, która kupiła tą dużą działkę w Parnowie, pan Paweł to wie, o której działce mówię, jest zainteresowana jeszcze kolejną działką, tylko że teraz póki co wydatkowała znacznie środki, musi za jakiś czas zgromadzić kolejne i jest zainteresowana kolejną działką w Parnowie. Być może to o tym w dołku, boisku, Pawle, mówię, bo jest to takie działka, która nam w żaden sposób się nie przyda, a dla rozwoju firmy, która by później płaciła podatki, która by się rozwijała, która by mogła zatrudnić ludzi, to na pewno jest jakaś kolejna szansa. Jest taki działka w Gniazdowie u pani Eli, która od dawna tam się przymierza. Ona jest atrakcyjna wyjątkowo. Tamten gruz chyba już został jakby uprzątnięty. Ona wygląda atrakcyjnie i tu możemy również szukać właśnie na ten dalszy rozwój również i Gniazdowa, pani Elu, bo naprawdę trzeba szukać różnych rozwiązań, żeby to zabezpieczyć właśnie dochody i te wydatki bieżące. Także tych możliwości jest wiele i myślę, że w mądrym współdziałaniu i współpracy, tak jak do tej pory, za co państwu naprawdę bardzo dziękuję, bo naprawdę z wielką satysfakcją odnotowuję i oddzielę się nieraz przed innymi samorządowcami, że w naszej Radzie naprawdę ta współpraca jest mądra, rozsądna, racjonalna, że nie ma sporów. Nie, bo nie, bo komuś się nie podoba, tylko że wybierane są takie propozycje, które stanowią o optymalnym rozwoju naszej gminy. Za to dziękuję, dziękuję serdecznie za te głosy, bo naprawdę to bardzo ważkie głosy i oczywiście satysfakcjonujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ja chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim radnym za tą pracę, za współpracę, za wszelkie sygnały, pomoc mi również i wszelkie spostrzeżenia związane z jakby naszą działalnością tutaj na terenie gminy. Także dziękuję państwu bardzo, bo każdy z nas ma tam swoją lokalną jakby miejscowość, ale każdy pracuje też na rzecz całej gminy, bo podejmujemy uchwały związane z całą gminą, z wszystkimi sołectwami. Także dziękuję państwu bardzo. Teraz zanim przystąpimy jeszcze do głosowania w związku z tymi problemami technicznymi, co były, musimy zrobić krótką przerwę, bo coś nie zadziałało i slajdy są pomylone. Także na razie krótka przerwa, 2 minuty takie dosłownie, żebyśmy mogli przedyskutować tu z panią prawnik.
Dobrze, to już akurat. Wznawiam obrady 17. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Przerwa była krótka, tylko techniczna, w związku z tym, że były tam pomylone slajdy, ale moje odczytanie było prawidłowe, głosowaliśmy nad prawidłowymi uchwałami, więc przystępujemy teraz do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Biesiekierz wotum zaufania. Przystępujemy do głosowania i po tym głosowaniu będzie przerwa, taka dłuższa. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem wójtowi gminy Biesiekierz wotum zaufania? Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo za tą uchwałę i teraz ogłaszam przerwę dłuższą 10 minut. Ja również bardzo dziękuję i właśnie zapraszam na drobną przekąskę właśnie, bo pora akurat jest taka.
Proszę Państwa, wznawiam obrady 17 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 9, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na rok 2020 z autopoprawką. Projekt tej uchwały został przedstawiony wraz z uzasadnieniem na komisji wspólnej wszystkich komisji i tą autopoprawkę też Państwo otrzymaliście, była wysłana mailowo. Proszę Panią Skarbnik o kilka słów tylko na temat tej uchwały. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz jest odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą. Tak jak już wielokrotnie pan wójt powtarzał tutaj w wielu wystąpieniach, że obecny stan finansów gminy ulegnie znacznie pogorszeniu z tego tytułu, że zostały wprowadzone na szczeblu państwowym rozwiązania, które, tak jak pan wójt powiedział, szacujemy na poziomie 3-4 milionów zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT. Przypomnę tylko, że podatek PIT po stronie dochodów w budżecie gminy na ten rok to jest kwota 11 milionów złotych. Jest to pierwszy projekt zmian w budżecie, który został zaproponowany przez wójta gminy Biesiekierz w celu właśnie ograniczania wydatków przez ten koronawirus, który spowodował zmiany ogólnie w gospodarce. I tak, proszę Państwa, po stronie dochodów zmniejszamy budżet gminy o 1 730 212,50 zł. Wówczas po tych zmianach po stronie dochodów budżet gminy będzie wynosił 43 018 662,35 zł. Zmniejszamy wydatki głównie inwestycyjne o 2 407 959,51 zł. Po stronie wydatków po zmianie budżet gminy będzie wynosił 48 399 879,61 zł. Nadmienię, że w tych wydatkach kwota wydatków na inwestycje i tak jest dosyć znacząca, bo wynosi po zmianach 9 187 899,49 zł. W wyniku tych działań planowany deficyt zmniejszy się o kwotę 677 747,01 zł i będzie wynosił, planowany deficyt jest to 5 381 217,26 zł. Kierując się likwidacją, przesunięciem niektórych wydatków inwestycyjnych na następny rok, były podjęte takie decyzje, żeby w tym roku zakończyć wyłącznie inwestycje, które dostały dofinansowanie, bądź już zostały wszczęte procedury przetargowe i zostały zawarte umowy z wykonawcami. Był to główny kryterium wyboru inwestycji do realizacji w tym roku. Oczywiście plan inwestycyjny jest to temat otwarty. Na dzień dzisiejszy wójt gminy Biesiekierz proponuje wprowadzić takie zmiany do budżetu gminy na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są pytania do tej uchwały? Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Może nie pytanie, ale myśmy to omawiali na wspólnych komisjach już, tak? Że tak, zostało wszystko wyjaśnione, z jakich inwestycji, z czego byśmy rezygnowali, co byśmy kontynuowali. Także myślę, że to jest jasne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Marek Łaza. Może by było dobrze zrobić taką informację na Gazecie Wyborczej. Co, gdzie, komu i tak dalej, prawda? Aha, bo akurat wyborczą miałem otwartą. Przepraszam. A niech się Polska dowie. Dobrze, tu pan Tomasz zamieści taką informację. Proszę Państwa, w takim razie, jak nie ma więcej pytań, przechodzimy do... Jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze Komisja Budżetowa, opinię proszę. Komisja Budżetowa rozumie całą sytuację. Przykro bardzo, ale opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2022-2028. Projekt tej uchwały też był przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowany był na komisji wspólnej wszystkich komisji. Czy Pani Skarbnik jeszcze... On jest jakby następstwem zmian w budżecie, tak z tego wynika. Myślę, proszę o opinię Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ewentualnie do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2020-2028?
Dziękuję bardzo. 15 radnych było za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Myślę, że ta uchwała jest jasna, bo tam tylko wzór się zmienił, zgodny jest z ustawą, która nas obowiązuje, więc czy Państwo macie jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz. Projekt był też przedstawiony na wspólnej komisji. Dotyczy to renowacji kościoła w Parsowie. Parafia jest nie nasza, ale miejscowość jest nasza, należy do naszej gminy. Także będzie tam, z tego co dobrze pamiętam, 25 tysięcy przeznaczone na kolejny etap, bo tam już część była jakby odrestaurowana, więc teraz to już jest kolejny etap. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Biesiekierz. Tutaj ja bym chciała parę słów, może pan wicewójt na temat tej drogi powiedziałby nam, jakiej miejscowości dotyczy i... Dotyczy to miejscowości Stare Bielice w okolicy szkoły prowadzonej działalności gospodarczej. Po prostu będzie uregulowany i tak już właściwie istniejący stan faktyczny, że ta część drogi jest wykorzystywana do celów innych niż drogowe, bo tam parkują i pojazdy. Nie stanowi to w ogóle żadnej bariery i przeszkody dla funkcji jakby drogowej tego odcinka. Wyłączenie nie spowoduje żadnych zakłóceń, w związku z tym przysporzy tylko i nam korzyści, jak również osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Także będzie to uregulowane stanem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy już do ostatniej uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu. To jest uchwała wprowadzona dzisiaj przez pana wójta. Czy ewentualnie są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym sposobem limit uchwał na dzisiaj już wykorzystaliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to Trybuna Obywatelska, na którą nikt się nie zapisał. Więc przechodzimy do kolejnego punktu. Są to interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, pan Marek Płaza. Panie wójcie, mam takie pytanie, bo w związku z tą epidemią, pandemią, jak ją tam nazywamy, nie odbywają się normalne zajęcia w szkołach. I one już się nie odbędą do końca roku szkolnego. Czy jest znana liczba dzieci, które w związku z tym zostały wykluczone poprzez nieposiadanie na przykład sprzętu komputerowego? Większość miast, gmin policzyło takie dzieci. Na przykład gmina Sianów nawet pozyskała fundusze, że 80 laptopów zakupiono. Czy były takie podjęte działania? Dziękuję. Z moich informacji, a rozmawialiśmy o tym z dyrektorami szkół, takich przypadków w naszej gminie właśnie nie było, bo kilkakrotnie zwracałem na to uwagę, czy będzie grupa osób wykluczonych. Być może to zdalne nauczanie nie osiągnęło takich efektów, jakbyśmy oczekiwali i dlatego
z nowo rozpoczętym rokiem zastanawialiśmy się, czy nie rozszerzyć o zajęcia dodatkowe, czy w formie dodatkowych zajęć dla niektórych uczniów uzupełniające. Ale nie było takich przeszkód, bo laptopy czy komputery również panie dyrektorki użyczały tym osobom, które miały z tym problem. Dziękuję. Tak, to proszę jeszcze tu. Ja w uzupełnieniu powiem, że gmina Biesiekierz również pozyskała środki na zakup laptopów i w pierwszej edycji programu Zdalna Szkoła pozyskaliśmy 20 laptopów, a w wyniku niższych cen uzyskanych w zapytaniu ofertowym dokupimy jeszcze 3, więc łącznie 23 laptopy. I złożyliśmy również w maju kolejny konkurs, kolejny wniosek do szkoły Zdalna Szkoła Plus, gdzie również otrzymaliśmy 45 tysięcy złotych. Jesteśmy już również po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Tu również kupimy 20 laptopów. Łącznie to 53 laptopy, które rozdamy uczniom lub nauczycielom. Tu decyzje należą do dyrektorów szkół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo też. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś interpelacje i zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu. Zakończenie obrad 17 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 17 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję państwu bardzo. Następna sesja będzie 25 czerwiec. Będzie godzinę wcześniej, o godzinie 12 i też tutaj. Także będzie tutaj. Komisja będzie w urzędzie normalnie. Także dziękuję państwu bardzo.